filmy, coś tego robimy, czy bez filmów dzisiaj? Wiesz, że ja nie oglądałem nic? Ja też nic nie widziałem. Nic nie było. Ja widziałem Młodych Gniewnych. Co to jest, 97 rok? Na kasecie miałem soundtrack. Już możemy kończyć? Lecimy w takim razie. Koniec podcastu? Już mogę Wii robić, czy jeszcze coś? Wszystko, do widzenia. Czy u was też pada cały tydzień? Nie, jest słońce cały tydzień. Bardzo dobrze. Bo tutaj we Wrocławiu od 3 dni leje, dzisiaj dopiero wyszło słońce i się zrobiło cieplej. Już mnie szlak trafiał wczoraj, ale przeżyłem. Jak w Seattle. Leje 7 dni w tygodniu. Seattle też leje. A, no tak, bo tam jest taki trochę specyficzny klimat. Mikroklimat taki, no. W Seattle jest bezsenność. I bezsenność jest. Boleje. Tom trzeba Hanks. Kredens trzymać, boleje i jest bezsenność. Tak. Nie mogę spać, bo trzymam kredens. No. Ale w Seattle. Boleje. Na tej iglicy stoi kredens wielki. Trzeba go trzymać. I tam wieje cały czas i ten kredens się buja, jak ty stoisz. Buja się ten kredens. Nie, nikt nie śpi w Seattle. Słyszę, jak się kredens buja. 109 formogatka dzisiaj, troszeczkę spóźniona, ale musicie wybaczyć, niestety byłem, wiertarka była silniejsza od nas. Sąsiad nowe zdjęcia. Ten. Jeden z moich sąsiadów postanowił wypróbować nowe wiertła i młotek. No. On się szykował na ten, na The Fappening. Na Halloween. Nowe ramki ten, wiesz, dziury robił pod nowe ramki. Tak. Jeszcze od razu powiem, jak ktoś nie widział, nie słyszał, to jest zmontowany dubstepowy kawałek z tego eventu wiercenia. Na fejsa wrzuciliśmy i na forum. Można potańczyć. Można potańczyć. Arek, jak dobrze pamiętam, zmontował. Arcade. Zmontował. Jest zmontowany. Jest zmontowany, także możecie posłuchać. Nie będę spoilował, czy fajne, czy słabe, więc sami sprawdźcie. Proszę, gówna byśmy nie wrzucali. No nie? Raczej, oczywiście. Wow. No, to tak chwilą wstępu. Pojawił się w końcu konkret jakiś na temat polskiej wersji i w ogóle na temat jakiejkolwiek wersji The Vanishing of Ethan Carter. Zniknięcia. Był filmik z komentarzem Chmielarza, był... próbka dubbingu polskiego, jest informacja, kiedy to tam wyjdzie i tak dalej. No i co, podoba wam się? Podoba mi się. To znaczy podoba mi się, że jest coś innego. Jak już się do kogoś nie strzela, to już jest odstępstwo od normy. No tak, ja takich dużo słyszałem w internecie opinii, że o Jezu, jaka to nuda, teraz ja tam w ogóle nic się nie dzieje, a moim zdaniem to jest to samo, co w Journey. W Journey też się nic nie dzieje, a wszyscy wychwalali pod niebiosa tą grę. No bo wiesz, żyjemy w takim świecie, że jest w takich czasach, że jest zapotrzebowanie na 10. część Call of Duty, nie? Nikt nie ma ochoty, nikt nie ma ochoty tylko pospacerować, pooglądać, poczytać. Tylko Call of Duty wykrzyknik. Nie, Call of Duty for life. For life, tak. Mam tatuaż na pośladku. Trump stamp taki. Trump stamp, tak. No, jak się schylam, to wszyscy się śmieją. A powiedzcie mi, jak się wam podoba polska wersja. Okej, okay, wiem, że nie słuchaliście dalej. Ja nie słuchałem polskiej jak Boga kocham, nie słuchałem. No nie, no jak nie. Nie słyszałem polskiej wersji. Główny głos tego gościa, który będzie szukał Ethana Cartera, tego Prospera. Poberek. Proszę nie, właśnie powiedzieć. Nie. Miłogost Reczek. Znam tam go. Mówi tyle, co... No jak możecie nie znać Reczka, a Talara w Wiedźminie to kto grał? Aha, to dlatego go nie znam. Co to jest Talara? Paser Talar taki był w Wiedźminie w jedynce i w dwójce też były nawiązania do niego. Spoiler. Talara to jak ta Rafa Lala, czy jak on się tam nazywa. Poza tym Reczek był w Crysisie, no, praktycznie w każdej grze. Ale jak... Dobrze podkłada, źle podkłada, jak tobie się to podoba? Ty jesteś specjalista od... Wiesz co, była krótka taka, krótka próbka minutowa. Wydawało mi się, że ona była poskładana z kilku wypowiedzi w jedną i wszyscy okrzyknęli to w komentarzach, na przykład na Poligami. Jak zobaczyłem komentarze na Poligami, to mnie po prostu zatkało. Wszyscy napisali, że to jest makabryczny jakiś krab i teraz, że oni poproszą, jest już voice i teraz poproszą o acting i że w ogóle to jest tak sztuczne, że się nie da tego słuchać.
I tak najlepiej to w ogóle tą grę trzeba przeprojektować, od nowa zrobić. I na Kickstarterze jest, będą boberka ten. Bo jest tak zwany dramat jest podobno, więc. Albo ból dupy. Albo ból dupy. Ale ogólnie to jest chyba cały ból dupy, który ten krąży wokół chmielarza, bo on nie jest jakimś takim. No on tak trochę popularną osobą w internetach. No bo on ma takie kontrowersyjne i skrajne poglądy tak. na różne tematy i dlatego go nikt nie lubi w tym światku takim dziennikarskim przede wszystkim i tym branżowym, tak mi się wydaje. Znaczy ja mam takie wrażenie, że Mielasz nie ma czasu robić gier, bo on jest cały czas na fejsie. Nie wiesz, jak to działa. Nie, no ja się domyślam. Myślisz, że Chmielarz siedzi i kody klepie, człowieku. No, nie wiesz, wiem, no może coś tam, może siedzi i klepie, no bo ja też podejrzewam, że. Polskim Cliffim by wiesz, w przypadku. No, też Cliffim by nie siedział, wiesz, już później nie robił gier, tylko już był twarzą. No pewnie, ale to jest wiesz. Latał po świecie z piłą mechaniczną, nie? To było ja jego wkład. Myślę, że to są trochę inne realia i wiem. Adrian mimo wszystko musi sobie ubrudzić łapy trochę, nie? No, ale tak czy inaczej, nawet jak sobie brudzi te łapy trochę, to wciąż jestem pod wrażeniem, jak często on bywa w mediach społecznościowych. No tak, ale mi się na przykład bardzo podoba to, znaczy ja nie wiem, czy to on prowadzi, ale podoba mi się ten blog Astronauts, na którym jest masa ciekawych informacji takich z wnętrza gry, że tak powiem. One są przygotowane oczywiście i tak dalej, wiadomo. Na dwoje babka wróżyła. Czasem jest coś fajnego, a innym razem jest taki wpis jak ten o Bioshocku Infinity. A no tak, no to jest właśnie ten wpis z tych takich skrajnych, który budzi skrajne emocje i potem część ludzi go bardzo nie lubi, a część ludzi ma to gdzieś. No. Kocha. Go kocha. Czy wiesz, on tam bardzo nie lubi. Ja mam za bardzo ciekawe życie, żeby się tam, wiesz, przejmować, czy jakoś bardzo, bardzo nie lubię, nie? Ale, no, ale to no, zawsze to się... Na tym polega internet. No. Internet polega na tym, że idziesz kogoś nie lubić i mu to coś... I musisz mu wytłumaczyć, że kogoś nie lubisz, no. Przede wszystkim, że nie ma racji. No. Przecież nie będziesz komuś w twarz tego nie powiesz, nie? Od tego jest internet. Tak jest. Internet jest zero-jedynkowy, albo się kogoś lubi, albo nie. No. Albo nie lubi, albo bardzo nie lubi. Ja tak tylko jeszcze wracając do tego Reczka, żeby potem, żebyście nie robili głupich min, jak będę mówił, kto to jest Reczek. To powinniście go pamiętać z Mass Effecta. On podkładał głos pod Hacketa. Ja grałem w oryginalnej wersji. Okej. Okay. To powinieneś go pamiętać jeszcze z Killzona. Powinieneś go pamiętać. No dobra, ale to z pierwszego Dragon Age. Lepsze tytuły wymienię. Z pierwszego Dragon Age'a na pewno będziesz go pamiętał. Musimy zejść głębiej chyba. On tam podkładał chyba pod 5 czy 6 postaci głosy. Aha, powinieneś go. No w God of Warze trójce był Hadesem. Nie grałem w trójkę. O, pierdolę. W Battlefieldzie 4 był. Nie grał. Nie grałem w czwórkę. W trójce też był. W trójkę grałem. No. W Gothiku 4 też był. Proszę cię, w Gothika ostatniego pierwszego grałem. No, w Hitmanie ostatnim. No dobra, no grał w kupie gier, w której ja nie grałem. Przede wszystkim był jeszcze narratorem z takich ostatnich gier, to był narratorem w Puppeteerze. To jest to, co ja popierdzieliłem ostatnio w grę. Steerawayem, tak, bo ty Steerawayem Puppeteera, no. Tak, tak, i zostałeś zjedzony żywcem. Bardzo dobrze, słusznie. Ale to bywa. Trzeba wyłapywać. Grał jeszcze w Skyrimie i w StarCraftie, żeby tak już było do kupy złożone wszystko. Skyrim i StarCraft, nie kojarzę. Wierzę, że wie, co robi. Wie, co robi. To jest jeden z lepszych aktorów dubbingowych, jak na moje. A oprócz tego będzie tam jeszcze Sławomir Pacek. Mhm. No to super. Okay. Ale jesteście słabi jesteście. No nie znamy, nie znamy. Ja kiedyś pamiętam, miałem taką przygodę małą, pojechaliśmy z Tomkiem, jeszcze jak Dubscore prowadziliśmy, pojechaliśmy do Start International Polska, tam do Warszawy, no i wchodzimy tam do tego budynku, gdzie się Start mieści i się minęliśmy z Packiem w przejściu. Wiesz, jakie to było przeżycie? Minęliśmy się z Packiem. No. mogę tylko podejrzewać, jakie to było. No, to coś niesamowitego. Ja do dzisiaj się nie myłem, żeby wiesz. Nie, o, shit. Nie, tak. Tej aury dobrej nie zmyć z siebie. No. Wiadomo. Ale wracając jeszcze do samej gry.
to fajnie wygląda w takim jednym wyciętym kawałku, tylko jestem ciekawy, czy cała gra będzie wyglądała tak samo, że będziemy no, chodzić najpierw szukać dookoła. przedmiotów, a później układać konkretne scenki po kolei? Tak, bo To będzie to tak chodzi w tej wyglądało? grze, tak. No, dlatego mi się to bardzo podoba, bo to będzie coś innego niż takie... No okej, okay, ja ale nie chcę na przykład kolejnej to musi mieć strzelanki. Naprawdę fajną fabułę, żeby mi się chciało robić to, wiesz... Myślę, że to będzie miało fajną... Siódmy, dziewiąty, dziesiąty raz ten sam, wiesz, układanie scenek. To musi mieć fajną fabułę. To raczej nie będzie długa gra, ale myślę, że dosyć intensywna na parę godzin i wyjdę zadowolony z kina. Z kina. Była mowa o tym, jaka długa to ma być gra? Nie, ale Chmielarz zawsze powtarzał, że ta gra ma być czymś mniejszym niż takie tytuły AAA. Nie, no ja wiem, no nie spodziewam się. Przygoda. To ma być przygoda. Nie spodziewam się i ja sobie to tak kalkuluję, że to gdzieś tak myślę około 8 godzin się zamknie całość, więc... 8 godzin to teraz duże gry mają. Nie podejrzewam. No nie, no dobra, ale to wiesz, no w przygodówce, gdzie musisz tam trochę pomyśleć, pokręcić się, coś tam... Backtracking będzie... Backtrackingu porobić jakiegoś, to jednak te parę godzin zawsze schodzi, czy to na Sherlocka, czy na jakieś tam, nie wiem, Monkey Island. A jeszcze ostatnie pytanie, dwa w zasadzie. Proszę. Pudełko czy cyfrowa dystrybucja? Nie, cyfrowa dystrybucja, panie, gdzie tam? Rozumiem, to ale to, pytasz, co to jest 2013? Tartak, ty pytasz mnie, gdzie ja kupię, czy to będzie wydane? Nie, czy to będzie wydane i pytanie uzupełniające. Nie, wiesz co, to nie wiem, czy to będzie w pudełku, nie pamiętam teraz. Okej, to pytanie uzupełniające, cena? To ma być w cenie takiej chyba 19 dolców, coś w tym stylu. To ten próg cenowy. Albo może ciut drożej. Ale na pewno nie takie 59 w życiu. Okej, dobra. Wydaje mi się, że to będzie kosztowało 20 kilka max. Okej. Bo najpierw to wychodzi na PC teraz, tak? Teraz wychodzi na PC dokładnie, zaraz wam powiem kiedy. Jeszcze w tym miesiącu, tak, to już w tym miesiącu będzie, czyli 25 września dokładnie. Dobra, dzień, ale jak dzień będzie... przed FIFA. Jak będzie droższe w kolejce niż... jest PlayStation 4, tak? I dopiero. No, ale to w PlayStation 4 to w przyszłym roku tam są takie plany, więc to już nikogo. Ja tą grę i tak kupuję teraz, do widzenia, reszta mnie nie interesuje. Czy jak będzie droższa niż 19, to pokrywasz różnicę. Można... Mike jak Amazon, on pokrywa ten różnicę. Tak, jest Mike Prime w ogóle możesz wykupić. No, Mike Mazon. Mike Mazon. No to dobrze. Dronami wysyła kody. No. Czy nie, żeby nie było, ja sobie tak wkręciłem te 19 dolarów, czy tam 19 nie, euro. Nie ma, nie ma, 19 jest zaklepany człowiek. To Chmielarza, bo inaczej jesteś do tyłu. Jesteś u pani. Ja sobie wkręciłem, ale jak się okaże, że to będzie parę tam euro drożej, no to też dramatu nie będzie, ale więcej niż 30 euro bym za to nie dał na pewno, za taką małą, krótką z definicji grę. Rozumiem. Różnicę między 19 a X dopłacasz. Tak jest, tak. Dobra. Ale jak jesteśmy przy Chmielarzu i jego aktywności w mediach społecznościowych, to nie wiem, czy czytaliście wczoraj komentarz na fejsie. Czytałem, ale przytocz, bo jest bardzo zabawny. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, ja się uśmiałem i to po części podsumowuje problem. A więc Adrian pisze, że lubi robić, że fajnie i tego, ale potem dostaje komentarze takie jak ten. I tutaj cytuję. Nie mój gatunek, więc się nie jaram, ale jakby się sterowało postacią jak Maxem Payne'em w Maxie Payne'ie, po tym świecie zrobić jakiś ludzi lasu z filmu o takim tytule, czy tam Droga bez powrotu, nawet pułapka pasowała takie opuszczone miejsce, gdzie... Co? Tam nie ma przecinku, więc musisz pojechać wszystko na raz. Rozumiem. Gdzie szefują właśnie ci dzicy ludzie, połączyć detektywa z grą akcji i zajebistym sterowaniem, czyli pierwsza część gry na jakieś 15 godzin to zwiady, szukanie śladów, dochodzenie, czemu taka, nie inaczej i co się w ogóle tutaj dzieje, 15 godzin walka z tymi ludźmi z lasu, 100 ich zrobić, w grze dodać zagrożenie w postaci niedźwiedzi i wilków. Ale nie do zajebania, oczywiście. Oczywiście. A nie jakieś tam magii i szukanie chuja w śmietniku. To jest mistrz. A nie jakieś tam magii i szukanie chuja w śmietniku, robi cały ten tekst. Bo ważne jest to, żeby, wiesz, byli jacyś ludzie z lasu. Ludzie z lasu. Wilki i niedźwiedzie. Jakieś szukanie chuja w śmietniku. To jest piękne.
Tak. To jest kwintesencja ten komentarzy generalnie. No i wiesz, jak publika czeka na niedźwiedzie, wilki i ludzi z lasu, a ty robisz grę o chodzeniu i oglądaniu i czytaniu i słuchaniu. No to... I po śmietnikach grzebaniu. No to nie ma szans, no. No także w Biedronkach tego nie będzie, no. No sorry, sorry, ale 5 na 10 to jest maks, to z tego wyciągniecie. Bez niedźwiedzi nie ma szans. No, jestem ciekawy, czy on wymyślił ten tekst, czy to jest po prostu przekopiowane gdzieś z jego bloga, czy... Nie wiem, bo tego nie widziałem w oryginale, więc mogę tylko po cytacie. Dobra. Ale śmieszne było. Ja mimo wszystko czekam bardzo na Vanishing of Ethan Carter. W kwestii sprostowania to jest faktycznie komentarz na stronie. Okej. Okay. tvgry.pl. Okej. Dobre. Co tam pan masz na liście? Czy kupicie nowego 3DS-a, teraz mi powiedzcie. Nie. Nie? A Nintendo tak chce bardzo wam, zobacz, wcisnąć. Dodali kałeczki, pad, guziczki. Jak lubię nowe zabawki, tak ten no 3DS mnie wkurzył. Znaczy wszystko by było fajnie, gdyby gry wychodziły, wiesz, na mój sprzęt i na ten, który się pojawi, ale nie. Nintendo idzie drogą. Nowy sprzęt i gry będą chodziły tylko na nowy sprzęt. Ale co ty myślisz, innym dziękujemy, że teraz będzie 500 tysięcy gier nowych, które będą tylko na 3DS-ie XL czy NGL, czy jak on tam się zmieni? Nie, wiadomo, że tam będą parę gier na początek, ale to będą, wiesz, 2-3 tytuły pewnie. Jak ja w końcu pęknę i kupię nowego, bo nie, już wyjdzie gra, którą będę chciał, ale nie odpali się na moim, to nie wedle za następny sprzęt. I będę, wiesz, kolejny ciemny. Jak w Apple. Ale o co jest drama? O ten drugi grzybek? Nie, tam cycek nikogo, on drugi. Drama jest o to, że niektóre gry będą już wychodziły tylko na tego nowego 3DS-a. Nie będą działały na starszym sprzęcie. A czy one się technologicznie jakoś różnią, że jest powód? No tak, bo tam podnieśli, wiesz, pewnie bebechy trochę i jest jakiś inny ten 3D efekt i tak nie, dalej. Nie, efekt 3D jest taki sam, tylko jest ekran trochę ulepszony, że możesz pod większym kątem patrzeć i te 3D będzie działało dalej, jak będziesz lekko ruszał głową. Bo teraz jest tak, że jak poruszysz głową w górę czy w dół, to trochę to nie ma to znaczenia, 3D bo tam i tak się masz psuje. Zwroty głowy od tego 3D. To się kupuje 2D. No ale to nawet Sony tak z PSP nie zrobiło. Przecież też wychodziły kolejne wersje, więcej czegoś, RAMu czy czegoś tam, Bóg wie, i to się szybciej się ładowało, trochę lepiej chodziło, ale gry działały wszystkie, gry nie? Działały, no. Bez przesady, no. Takiego numeru to się nie robi. Wiecie co, ja myślę, że ten nowy DS, czy tam 3DS, jak go zwał, jest... dla trochę innej grupy docelowej, która miałaby to kupić. Bo wydaje mi się, że kto miał kupić tego 3DS-a, to już i tak go kupił. Kto chciał, jacyś tacy zatwardziali fani go mają i będą sobie tam grali, a ten nowy po prostu jest chyba sprzętem dla takich graczy, którzy nie mieli styczności z DS-em wcześniej. I tyle. Ja się nie spodziewam, że tam nie wiadomo, jakie będą teraz ekskluzywy i ile więcej gier, które na 3DS-ie nie pójdzie. Nie wierzę w to. No, a ja to znaczy... podejrzewam, że te lepsze tytuły będą ten. Nintendo zrobi, wiesz, chamstwo. Myślisz, że aż tak będzie chamstwo? Jak ja kupuję, wiesz, tam parę gier rocznie na 3DS-a, bo mi wystarcza to na długo, to pewnie akurat te gry wyjdą na nowy sprzęt, bo oni będą chcieli opchnąć, nie, wiesz. No, to podstawowe pytanie. Myślisz, że następne Pokémony wyjdą tylko na nową wersję? No te, co mają być teraz na jesień, pewnie nie, ale następny już tak. To by było coś, no. Ja wam powiem, że bardzo chętnie kupiłbym tego nowego 3DS-a dużego, bo nie mam swojego żadnego, o ile on będzie oczywiście w jakiejś takiej rozsądnej cenie, bo tam w Japonii on ma kosztować jakieś grosze w przeliczeniu na złotówki, bo tam wychodziło chyba około 500 za ten no tak, ale u nas będzie kosztował za ten trzy mniejszy. Razy więcej. Tak, a chyba koło 800 wychodził tamten większy, ale to u nas będzie pewnie kosztował z 1200, jak znam życie, i to już raczej tyle nie dam, ale jakby tak z 700 kosztował, no to kurde, bym se bardzo... No zapomnij. Nie, ale wiesz co, właśnie ten grzybek, mimo tego, że on jest taki totalnie z dupy, to byłby dla mnie impuls, żeby kupić tego 3DS-a dużego z tym nowym sterowaniem. Serio, ten grzybek? I Monster Huntera z tym razem. Bo ja zawsze chciałem w Monster Huntera pograć, a sterowanie mnie odrzucało.
Bo tak prawdę mówiąc, jak czytam po forach, to do Monster Huntera bez tej nakładki na 3DS-a to można nie podchodzić w ogóle. Okej. Bo tam jest taki... A to już też tak hardkorowo widzę w tego Monster Huntera, wiesz. Nie wiem, czy hardkorowo, ale to jak mam mi się tam, wiesz, kamerą nie dać sterować, no to ciężko chyba się będzie w to grało. Dlatego mówię, to byłby impuls to jest, dla mnie. To jest ten taki grzybek, który można było kiedyś tam w laptopach, nie? Na ten... No właśnie, klawiaturach, wiem, takie słabe. No właśnie. IBM, czy ten Lenovo, do tej pory miały takie... chyba ten, no. Także to nie jest gałka, tylko to jest właśnie taki cycuch. Ja cycuch. Nie podejrzewam, żeby to było jakieś specjalnie, no, ale wiesz. Cycuch cycuchem, ale bardziej mnie rozpieprzają te bampery, czy triggery tak naprawdę, które są z tyłu, bo one są jeszcze bardziej schowane za te bampery. Ja nie wiem w ogóle, jak to wciskać. Tak. To tak wygląda, jakby te trzy guziki dodali, bo wiesz, tam ktoś usiadł do tej deski kreślarskiej i mówi, kurde, coś byśmy musieli tu, wiesz co, weź tu daj te guziki, tutaj dodaj ten cycek, bo tam jeszcze trochę miejsca mamy i będzie, i gracze to kupią. To tak wygląda. Ale wszędzie powinni te bampery, tak naokoło, żeby było, wiesz. Tak, tak. 18 bamperów. R1, R8, R17 wciśnij w grzenie. Będziesz liczył później. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się w ogóle ten nowy pomysł. Mi się mam nadzieję, że to nie przejdzie na jakieś większe konsole. Aha, no to, że nagle procesory pójdzie. Tak, nasza konsola już nie wydala, nie, na przykład Xbox, więc wiesz, tada, nowy Xbox z lepszym, wiesz, lepszą pamięcią. Tak, za dwa lata. Jestem przekonany, że tak będzie. W ciemnej dupie. Nie, no co ty, nie i tak za dwa lata kupisz Slima jakiegoś, więc co to dla ciebie, Kuba? No ale Slim nie może mieć lepszego, nie, bebechów niż ten. Ale to się zmieni, no. Patrz, się zmieni. Że oni w końcu w to pójdą. Nie. Tartak. Jeszcze nie wiesz. Znaczy mi się wydaje, że ta generacja nie będzie trwała tyle, co poprzednia. Zarówno jedna konsola, jak i druga nie są jakoś, wiesz, zachwycają, jeżeli chodzi o możliwości, które... Tym bardziej, że usługi, które się pojawiły razem z tymi konsolami, są średnio interesujące póki co i jak to dalej ma tak wyglądać, to te konsole za chwilę nie będą miały nic do zaoferowania. Ale mówię, 4 lata, ale jeżeli faktycznie za rok, dwa powiedzą, że jest nowy sprzęt, wiesz, z lepszym tym, to będzie chamstwo. Nie, no za rok, dwa to może trochę za szybko, ale tak z 3-4 to... No to będzie już po generacji. No to może, wiesz, może nie będą chcieli robić takiego szoku od razu, że nowa konsola, tylko będą upgrade'ować to. Chociaż nie wiem, to takie wróżenie z fusów. Właśnie, dobrał się jeden Krzysiu fatalista z drugim. Specjaliści od sprzętu się dobrali do dyskusji. Zadycha. Kubar, ty co jakiegoś clickbaita znalazłeś nowego ostatnio i wierzysz, jeszcze uwierzyłeś w niego. Wierzę. Że będzie... I want to believe, mam plakat z UFO-em i wierzę, że Red Dead Redemption 2 będzie na jesień 2015. Proszę, chyba remake tego starego najpierw. Remake tego starego będzie w marcu. A w marcu, okej. Okay. Red Dead Revolver może. O, właśnie, od razu. Red Dead Revolver. Ale Red Dead Revolver był na pierwszym Xboxie, czy nie? Nie. Nie. On był tylko na... Nie pytaj, bo nie chcę popełnić błędu. A, i potem znowu będzie. Nie, to jest bez sensu właśnie. O. Masz mówić, a potem się tłumaczyć. To nasza wiedza wychodzi zawsze. To nie, nie. W każdym razie, wiesz, ja wierzę, będzie. Wiesz sobie dalej, a my przejdziemy. W lekcjonerce będzie ten prawdziwy żywy koń. Aha, i żeton na lody w lodziarni we Wrocławiu. Talon na balon. Będziemy grali tą, jak się nazywa ta babka? Lara Croft. Bonnie. Bonnie McFarlane. Bonnie McFarlane, nią będziemy grali. No, wiadomo, że Bonnie to jest najlepsza postać, no, ale bez przesady. No. Znaczy, no nie, no ona, ale oni mieli, na bank mieli dziecko, mówię ci. Na bank mieli dziecko. Kuba, ja mogę spokojnie napisać ten scenariusz do książki. Wojtek, pomysł. Jak tylko nie nagrywa forum ogadki, to fanfiction pisze z tego. Pisze fanfiction różny, tak jest. Dokładnie. Tak jest, dokładnie. Dobra. O, słyszę wiertarkę właśnie. Fanfic z Red Deada. Saints Row 4 znowu ma być jakiś dodatek samodzielny na nowych konsolach. Musimy wprowadzić kącik, który opowiada o sucharach ten, odgrzanych. No to mamy. Drugi. Kącik uwielbienia PlayStation i ten z Xboxem. No tak, to... Wszystko teraz jest generacja konsol, Ctrl-C, Ctrl-V.
Tak, Nie, dokładnie. zapisz jako Xbox 1 i PlayStation 4. 4, tak, no. Saints Row 4, ta sama gra po raz kolejny, będzie na Xboxie 1. Pewnie będzie dalej klatkować Mike'owi na tym jednym moście, na którym zawsze klatkuje. A jak Ale będzie klatkować? dodatkowo ma wyjść dodatek o nazwie Get Out of Hell, czyli Gat, ten koleś Got taki. out of hell. Get Out of Hell. A to ja rozumiem, że te najpierw co wyjdzie, to będą remake'i, tak? Remake czwórki, czy jak to Remake będzie? czwórki, to Okay. razem wyjdzie. Ten remake czwórki ma kosztować $30, a ten DLC, dodatek, to jest tylko dodatek dla dwóch osób. Tam kooperatywnie można, wiesz, latać i sobie strzelać w piekle. Ma kosztować $20. Z tym, że uwielbiam Saints Row 4, naprawdę, strasznie lubię tą markę za to, że oni takie mają podejście do siebie, nie? Oni się śmieją sami z siebie i z całej takiej popkultury i wrzucają to do gry, ale nie będę grał trzeci raz czy czwarty na tej samej mapie odświeżonej, tylko w innych kolorach. Nie ma szans. Nie No. zgadzam się na robienie takich gier. Saints Row 3, później wyszło Saints Row 4, które było dokładnie jota w jotę tą samą mapą, tylko pomalowaną na niebiesko i mieliśmy moce. A teraz wszystko będzie pomalowane na czerwono i będzie mieć skrzydła ten i latać i będzie piekło. I Także nie. 60 klatek. A czy Nie? czy Saints Row nie było marką THQ? Czy ktoś tego nie kupił? No to jest teraz ci, jak oni się nazywają? Deep Silver? Deep Silver, tak. No to wiesz, oni teraz będą pruć część za częścią, nie? No niby tak, tylko no. Musi im się zwrócić inwestycja, także co roku będziesz miał nowych świętych. Deep Silver ma mnóstwo kasy, ja nie wiem skąd oni mają tyle kasy, ale oni są strasznie bogaci. Nie. Bogate Niemce. Ze sprzedaży. No, sprzedaży. Ze sprzedaży. No. Zrobienia ten właśnie Saints Rowsów, tak? Co rok tych Tak, samych. Tak, dokładnie. No, a teraz jeszcze Dead Island będą wydawać przecież. I to też przecież wychodzą dwie Dead Island. Dead Island 2 i Escape from Dead Island. Tak, tak, tak. Ja się Oni pogubiłem mają pieniądze w Dead z interesów. Powiedzcie mi, czym jest to Escape from Dead Island? To jest Escape tam, nie to mam MOBA? Pojęcia. Escape nie mam pojęcia, to drugie, no to wiem. Ja tylko zauważyłem, że Escape from the Dead ma trochę inną grafikę, taką jak Borderlands, cel-shadingową, tak. Ale o co chodzi? Nie mam pojęcia. Nie wiem, ale za to Dead Island 2 mi się podoba. Pomijam fakt, że Dead Island się dzieje w Kalifornii, tam nie ma żadnej wyspy, ale podoba mi się graficznie i podoba mi się, że to jest taki już bardziej shooter niż napieprzanie sprzętem. O, właśnie ja słyszałem opinię o tej grze z Gamescomu i czytałem ostatnio w PSX Extreme. Kupiłem sobie do poczytania, do poduchy i nie... Nie szykujmy się, do kibla. Do kibla też. I niestety ta gra nie nastraja optymistycznie. Może no być co? Śmieszna. Co tam czytałeś? No to były zarzuty pewnie do samej Dead Island, a nie do konkretnie tej gry, nie? No tak, tak, tak. No. No. No jeżeli to jest Dead Island, to jest Dead Island. Nie ma się co, wiesz, oszukiwać, no. Właśnie, nie oszukuj nas. No to nie. Nie oszukuj. Ale podoba mi się, bo zmienili trochę ten wygląd całej tej. Grafika jest całkiem inna. To już nie jest taki, wiesz, bardzo w stronę realizmu, tylko to jest taki trochę właśnie cel-shadingowo, taki kreskówkowo nawet w pewnym momencie. To mi się podoba, jak to wygląda. Zobaczymy, jak to się będzie grało. No. No. Nie macie opinii na temat tego, oprócz tego, że gówno, nie, tak? Jakoś nie wzbudza Dead Island u mnie jakichś szczególnych U mnie ten emocji. pierwszy nie wzbudzał jakichś dużych, a poza tym... Ta gra... Przejechałem się na Riptide. Nie, moim zdaniem ta gra nie ma kompletnie pomysłu na siebie w tej chwili, o ile z tymi... Znaczy w ogóle gry o zombiakach nie mają pomysłu na siebie, bo wszystkie polegają na tym, żeby strzelać do zombie. No i to jest takie, wiesz... A co można z nimi? No nie, ale na przykład... Przyjęcie z herbatą, nie? Z zombie gra. Przyjęcie z herbatą. Nie, no przecież masz... Zadowić w krzesełkach, oni wstają cały czas do ciebie, bo chcą cię zjeść. Tak co drugi twin stick shooter jest z zombiakami, jakieś tam FPP, zombie, no ciągle się tylko ich zabija, strzela i to wszystko takie dynamiczne, nic nie ma pomysłu na siebie, naziści, co ja mogę. Naziści mają pierwszą dekadę odpoczynku, a tobie już się zombie znudziły mi się zombie, no ile można w te zombie grać. Jedyne ja to... mówiłem, że tęsknię za II wojną światową w Call of Duty. No.
Jedyne, co mi się podoba, to w Dying Light'cie ten element parkurowy. Bo same zombiaki mi się nie podobają, jak zombie zawsze mi się nie podobały, ale tutaj chociaż jest jakiś taki pomysł z tym otwartym światem, zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle. A w tym się. Dying Light widziałem jest znowu ten tryb 4 versus 1 prowadzony. Tak. No on miał I być... To jest tam gracz versus gracze, tak? Tak, ale to już od dawna miało być. Wszędzie teraz to wsadzają, nie dość, że w zombie to jeszcze ten 4 versus 1, to już jest taki no. Exhibit, tak? Yo, słyszałem, że lubicie tryb 4 versus 1 w zombie, więc wsadziłem wam tryb 4 versus 1 w grę zombie. A przy okazji ostatnio oglądałem gameplay z Evolve i to jest tak nudne, nie wiem, bym musiał chyba sam w to zagrać, żeby się przekonać rzeczywiście, bo wiesz, to w tym filmiku, co widziałem, to ja pierdzielę. To jest taka gra, która ciężko się ogląda, wiesz. No, ale to było strasznie takie chaotyczne, wydawało mi się, że bez w ogóle grupki znajomych ta gra nie ma racji. No dlatego mówię, to musisz mieć ty kontrolę nad tym, co robisz, żeby to nie miało takiego chaosu. Tak. Chaos, ale pewnie jak ty grasz, to wiesz, co robisz, nie? Wiesz, no, ogarniasz to, co trochę się tak. dzieje. Ale ten potwór się rusza. Ale faktycznie, ja też nie jestem jeszcze tak na 100% do Evolve. No, będę no, musiał jakieś tak demo was, może. Czy Left 4 Dead się dobrze oglądało? Tak, no też, to miało, tak, to tak. Lepiej wyglądało. No jak, nie tarta. Tak. A tam, zamknij się, nie znasz. Morda w kubeł, nie bulgotaj. Amazon kupił Twitcha. Za miliony dolarów zielonych. Mnie to niepokoi tylko w jednym kontekście, no bo wcześniej była mowa, że kto miał kupić chyba Google, nie? Mm-hmm. Tak. Google. I od razu, a Google to ci sami ludzie, co YouTube, na którym jak zanucisz w swoim streamie albo w filmiku znaną piosenkę, to już ci oflagują. No tak. Tak właśnie tego ma się, być. Tego się bałem trochę. Jestem ciekaw, jak wygląda polityka Amazona w tym względzie. Ja, mi się wydaje, że to jest jeden z pierwszych kroków Amazona do czegoś większego związanego z grami. Znaczy właśnie to Amazon już od jakiegoś czasu chwali się tym, że idzie w gry, że tak. Próbuje gry i kupuje studia i tak dalej, tylko no... Dalej tego nie widać. Ostatnio ten Double Helix, którego kupili za ciężkie miliony, jakąś pokazali screen z gry. To widziałem, wygląda jak, no. To wygląda jak taka gra z Facebooka. Z Facebooka jeszcze na telefon. No. Na Facebooku, ale na telefonie. Ciężkie miliony dolarów to studio ich kosztowało. I pierwsza gra wygląda po prostu żałośnie. No. Ja jestem ciekawy, co Amazon chce zrobić z grami. Co on planuje zrobić? Co on chce zrobić? Czy chce zrobić konsolę? Czy chce być... Może pójdą w sprzęt, no dokładnie. Googlem? Nie, myślę, że Googlem nie chce być, ale wydaje mi się, że oni chcą ugryźć jakiś taki kawałek torciku tego takiego segmentu mobilnego. Mam tak, takie nieodparte wrażenie. Na robienie sprzętu trzeba mieć ciężkie pieniądze. No jeżeli ktoś ma pieniądze, to Amazon ma te pieniądze. Ale mogą zrobić jakiegoś, nie wiem, jakąś Candy Crush sagę nową albo coś w tym. No dobrze, ale w takim razie po co im Twitch za miliard dolarów w takim razie, skoro oni chcą gryźć rynek mobilnych gier? Może są pieniądze w Twitchu, no ciężko no, wiesz. No właśnie. Nie wiem. To jest dobre pytanie. Po co akurat im Twitch? Nie wiem. No. Wydaje mi się, że Twitch po prostu był na sprzedaż, a Amazon dał lepszą cenę niż Google i sprzedali go Amazonowi. No, ale to nie jest, wiesz, to nie jest jakaś, na promocji rzucili Twitcha. No, nie, no oczywiście. Miliard dolarów, nie? To, jest no. To nie są kroksy to się musi zwrócić w Biedronce, no. To nie są kroksy w Biedronce. Nikt nie będzie na Twitchu Amazona oglądał, wiesz, gier mobilnych, no. No, to prawda. Nie, ludzie się przełączą na tą rybę, co w Street Fightera gra. To zdecydowanie lepsze jest. No. Także Amazon coś kombinuje, tylko dalej nie wiadomo, co on chce, wiesz, jak on chce tymi grami operować, co on chce robić. Czy chce być jak Google i mieć po prostu serwisy swoje? Może tak. To jest dla nich nowy segment jakiś taki. Trzeba dalej pamiętać, że to jest przede wszystkim sklep, nie? No, na pewno będą chcieli to połączyć ze sprzedażą. No, to musi być połączone jakoś ze sprzedażą i tak dalej, no. Ja nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. Sprawdzi się. Mamy jeszcze jeden news na dzisiaj, tak naprawdę informacja dzisiaj się pojawiła dopiero. Nowy Secret Service ma kosztować 14 zł i 50 groszy i ma wyjść jakoś pod koniec miesiąca, jeszcze dokładnie nie jest wiadomo kiedy. Pod koniec tego miesiąca, Tego września. Miesiąca, tak, września. Mhm.
to fajnie. Czyli pismo w 100% zesponsorowane przez ludzi ma ten cenę, tak? Ustaloną. Tak, ma cenę. Wydaje mi się, że to jest duża, wysoka cena. Wysoka. Bo 14,50 to naprawdę jest tak, no PSX Extreme kosztuje dychę, ale on wygląda jak szmata, więc tam nie ma co w ogóle dyskutować, nie? Tutaj... Ouch. Sick burn! Nie, no, ja tam nic nie ujmując tam ludzi, którzy to tworzą i pracują przy tym, mają treści, tam produkują i tak dalej, bo one są okej, okay, ale no sorry, te czasopismo wygląda jak szmata, no ma papier prawie że toaletowy, okładka już prawie że nie błyszczy. Kawałki drewna są ten... No. Jak czytasz, to drzazgi wchodzą. No tak, no więc to tutaj nie ma co w ogóle porównywać. No CD Action ma papier dosyć jeszcze fajny i ładną okładkę taką śliską, no i ma płytę, kosztuje chyba, nie wiem, 16 zł, jak dobrze pamiętam, 15,90. No a tutaj 14,50 wyskakują. To jest wysoka cena, wydaje mi się, ale jak miałoby za to być, nie wiem, ładna błyszcząca okładka, ładny papier, ładny detep tego czasopisma, to ja powiedzmy byłbym w stanie dać tyle za dobre treści i dobrze złożone pismo. Nie mam z tym problemu. Tak, pół żartem zapytam, Secret będzie miał płytę? Nie. Aha. Dyskietkę. To by było dobre, jak miał dyskietkę. To by był dobry troll. Cover disk byłby na... Tak, więc tak to niestety wygląda, ale no trochę mnie to dziwi, a z jednej strony wydaje mi się, że to jest podyktowane tym, że ona ma niski nakład niestety, bo oni tam z tego co czytałem ma być 50 tysięcy egzemplarzy wydrukowane tego pierwszego numeru, więc to jest mało, bo taki CD Action się drukuje średnio, przynajmniej tak jak zdążyłem sprawdzić dane za 2013 rok, bo to też dojść do takich danych to nie jest taka prosta sprawa i policzyć to wszystko, to w 2013 średnio miał około 120 tysięcy chyba numer nakładu, z czego tam się sprzedawało, podejrzewam, nie wiem, z połowę może. No ale wiesz, to jest uchwyt do płyty, nie? No tak, to jest zdecydowanie uchwyt do płyty i to dlatego tak się sprzedaje, a też jeszcze kosztuje swoje, więc tutaj no oni chyba, wydaje mi się, że jakby... No oni wiedzą, co robią, oni sobie to przekalkulowali, że to im się nie opłaci, jak to będzie za dychę, no i tyle. Wiesz, mi też szczególnie nie zależy, wiesz, ja też nie powiem, że nie kupię dlatego, że nie mają tylko 50 tysięcy nakładu, no to bzdura, nie? Ale no, mam nadzieję tylko znaleźć. Po ilu numerach Secret Service zniknie? Po trzech, bo tyle jest ufundowanych przez ludzi. Okay. Nie, no ja tam nikomu źle nie życzę, no niech sobie jak najdłużej wychodzą, jak będą fajni, to ja będę ich kupował, czemu nie, bo mi brakuje dobrego czasopisma takiego ładnie wyglądającego przede wszystkim, bo tak naprawdę mam jedno czasopismo, które powiedzmy mógłbym kupować i to jest teraz PSX Extreme, bo CD Action, no płyta mnie kompletnie już nie interesuje w tym momencie, bo tam są gry, które i tak albo mam dawno ograne, albo mnie nie interesują, a powiedzmy, że mogę, jestem w stanie sobie pozwolić na zakup gry za 200 zł w miesiącu, a targetem CD Action są ludzie, którzy nie mają pieniędzy na gry i dlatego koszą te płyty tam jak dzicy. No i sorry. A propos CD Action, słyszałem, że w Polsce jest reklama Destiny i tam jest cytat z CD Action, że dla tej gry kupiłbym PlayStation 4 CD Action. Co, oni nie mają PlayStation 4 w redakcji? Pewnie nie. Okay. No, ale wydaje mi się, że ta cena jest mimo wszystko trochę za wysoka na kieszeń gracza. Tym bardziej, że pamiętam, Playbox wychodził bez płyty, był podobnego chyba kalibru czasopismem, chociaż wydaje mi się, że mógł być trochę lżejszym, takim tematycznie lżejszym. A kosztował też dychę i miał bardzo ładny papier, był ładnie wydany, ładnie skrojony, fajny format, taki miał inny, nietypowy. Zobaczymy, jak tu się sprawdzi. No ja kupię z ciekawości. Ja też. Pierwszy numer z ciekawości kupię na pewno, a potem to już... Będą musieli mnie zachęcić. Jak zachęcą, czemu nie? A ja nie kupię. A ty nie kupisz. Bo nie mam gdzie. No nie masz gdzie. Wyślemy ci. Zrobimy ci zdjęcia. No właśnie. Spiracimy. Z zipem mi wyślin. Zraruję ci wyślin. Zraruj mi. Winrarem. Wiadomość z ostatniej chwili.
Tak naprawdę z wczoraj, ale dopiero serwisy growe dzisiaj wychwyciły nowinkę, bo mają troszeczkę zapłon opóźniony. Mianowicie giełdowa informacja była taka, że obie części Wiedźmina sprzedały się w sumie w 8 milionach egzemplarzy od dnia premiery. Obie części. Obie części, tak. No to nie jest jakiś taki wynik wow. No szału nie ma, no ale czymś się przed inwestorami trzeba pochwalić. No dobrze. Tak, no dupy nie urywa, ale wstydu też nie ma, nie? Dupy nie urywa, wstydu nie ma, ale to jest chyba raczej taka jedna z tych lepszych informacji, bo CD Projekt, akcje CD Projektu tak całkiem nieźle się zaczęły wspinać znowu. Powoli, ale od tego takiego obsunięcia dosyć mocnego, które było pod koniec lutego, zaczął, no on wrócił na te swoje tory i tak jedzie do góry z powrotem, więc jest okej. Okay. Ja takie informacje bardzo przygarniam chętnie. Bo inwestujesz. Tak, zdecydowanie. Masz swoje udziały w tym. Także Gordon Gekko. Ja bardzo chcę, żeby Wiedźmin 3 osiągnął niesamowity sukces i się sprzedał w 10 milionach egzemplarzy. A później potem steampunk. A potem steampunk, czy jak to tam, co? Cyberpunk. Cyberpunk 2077. Q3, tak. Quake 3. No. Ale to chyba dobrze, co? Że tak... To raczej jest pozytywna wiadomość mimo wszystko. Dobrze, każda polska gra, której dobrze idzie, jest dobrą rzeczą. A Kubar nie zagrał, bo mówisz, że słabe. No mi się nie podobało, ale to nie znaczy, że wiesz, nie źle im życzę, nie? Sprzedażą. No oczywiście, jasne. No spoko. Informacja jest git. Jeszcze czego, żeby im źle życzył, no? No. Ja jestem, wiesz... Jestem męskim członkiem, ale nie aż tak. No, może nie aż tak, ale powstrzymam się w tym temacie. Tak jest. Dobrze, teraz będą tematyczne kąciki. Od którego byście chcieli zacząć? Od tego z wazonami, czy od tego ze złotem? Od tego lepszego. To nie mogę tak rozstrzygać takich rzeczy. Nie, to... Trzeba by rzucać monetami, wiesz. Tak, znowu nasz tort stanie tak. I będzie. No. Nie, ja myślałem, że jest zapłacone, że my wiemy, kto jest lepsza. Ale nie możemy o Nintendo cały tydzień, co tydzień rozmawiać. Słusznie. No nie. Słusznie. Przykro mi. Dobra, zacznij od kupy. Chronologicznie leć. Ja w ogóle mam taki postulat w tym tygodniu, żeby zamienić nazwę na sraka, a nie kupa. To co wyszło, tak? To już bo PlayStation... nie można obrażać mówiąc, że to kupa. Tylko już... PlayStation Plus w tym miesiącu przeszedł z najśmielsze oczekiwania. Dzisiaj jest premiera tej wspaniałej usługi na wrzesień. Mhm. No i mamy tyle gier, że ja tak naprawdę nie wiem, za co się złapać. Nawet nie wiem, czy je ściągnę. No dobra, to hit me. Co jest? Znasz taką grę jak Sports Friends? Chyba widziałem trailer chyba, to jest tak, że się w grupie się gra przed kanapą. Tak, takie rzeczy. Udaje się, że jest fajnie, to no jest, dokładnie. To jest bardzo fajna gra, w którą nie będę grał z jednego względu. Nie mam kanapowy koop tylko, tak. Nie mam kumpli takich do grania na kanapie. Tak, nie mam tak głupich znajomych. Forever alone. Nie, no. To jest naprawdę bardzo fajna gra. Tak, jak oglądasz tak. Gameplaye, wszystko jest, wszyscy się cieszą i to jest taki, wiesz, tak, ha. Śmieją się, tak. To jest jedna z tych gier, może jak kupię, to będę miał przyjaciół. To jest tak samo ten Towerfall, też jest świetną grą, tylko niestety, no, kanapowy koop. Sorry, ale ludzie, którzy grają w takie gry, oni nie kupują PlayStation Plus, no bez jaj. To prawda, to są takie bardzo casualowe gry. Ja nie wiem, do kogo to jest w ogóle celowane, to jest po prostu wciśnięte, żeby było, żeby się wywiązać z obietnicy, że dajemy coś na PS4. To jest... Mnie najbardziej, znaczy, może boli, to jest za duże słowo, ale to, z czego najbardziej wszyscy piali dumnie po konferencjach Microsoftu zeszłorocznej i tegorocznej, zobaczcie, jak PlayStation ładuje w indyki. Ile będzie indyków na PlayStation, jak będzie fajnie. I teraz te wszystkie indyki trafiają do PlayStation Plus i kolejny miesiąc z rzędu dostajesz gierki, które są za 3 dolce na PC-cie. No. To jest tak trochę jest.
Tak jest. Lipa straszna. Ale żeby nie było, jest jeszcze druga gra na PS4. Ona to nie koniec. Ona na Vita też wychodzi. Mianowicie Velocity 2X, bo to druga część jest chyba, nie? W ogóle tej nie gry. Wiem, co to jest. Znaczy, to jest taki samolocikiem chyba się strzela. Takim stateczkiem strzela. Bardziej. Max, to jestem w stanie powiedzieć o tej grze. Taka zręcznościówka. Ona bardzo dobre recenzje zebrała mimo wszystko, bo dużo ocen oscylowało w granicach 9, były nawet dziesiątki od jakichś takich bardziej znanych serwisów. Tak, także to rzeczywiście w swoim gatunku może być całkiem niezłe. To muszę sprawdzić. Ona dosyć dużo zajmuje, bo 2 giga chyba nawet miała, więc tam nie wiem, co oni tam wsadzili. My God. Ja osobiście nie mam zamiaru i ochoty ściągać tej gry. Czuję się jak ostatni debil. To, za co płacę tego plusa, ale to przejdziemy do tego za chwilę, jak umówimy. Co byś chciał, mówimy gry. To za chwilę ci powiem, co ja bym chciał. Okay. Bo jest jeszcze trzecia gra na PlayStation 3 tym razem i Vita. To jest ten PlayStation All-Stars Battle Royale. No to jest fajna gra akurat. To jest jeszcze fajniejsze niż Sport Friends, czy gorsze już? Nie, no to jest... Ojej, jesteś hejterem. To naprawdę bardzo dobra gra. Mhm. Okay, tylko trzeba lubić te takie właśnie te Smash Brothers, te właśnie All Stars Battle Royale. To trzeba lubić takie gry, te nawalanki takie specyficzne. Jak nie lubisz ani jednej tego typu gier, no to niestety no. Typowy Mike, on najbardziej lubi takie gry. No właśnie dlatego tak mówi jak mówi. Jest jeszcze kolejna gra od Big Sandwich Games, która się nazywa Horde. Horde. No. Horde. To nie wiem, co to jest. No to jest, cofamy się do roku 2010. Najlepszy rok. I lecimy z koksem. Taki jest oficjalny ten, tak? Tytuł tak gry. Tak jest. Cofamy się do 2010 roku i lecimy z koksem. Formogat. To jest komentarz z pudełka. Tak. No właśnie. Potem jest jeszcze gra, która się... Nie, ja przepraszam, że się tak śmieję. Nie mam pojęcia, czym jest Horde. Może jest czymś zajebistym. Wiem tylko, że jest z tego i tego roku i ma taki i taki tytuł, więc to... Znaczy szansa na to, że jest zajebista, jest jak 1 do 50, ale... No... Ale... Hit me. No. Potem jest jeszcze gra TXK. To nie, też, nie kojarzę. No, ja niestety też nie kojarzę. To na Vita jest, tak? Tylko. Tak, to jest na Vita. Ja kompletnie nie znam Vity, więc przykro mi bardzo. Wymienię tylko z obowiązku i nie będę komentował. Dobrze. To wszystko? Nie. Jest jeszcze Joe Danger na Vita. To akurat jest coś, co znam i to jest fajne. To grałem ale na PS3. Ale Joe Danger już na wszystko był. Był, na wszystko. Danger. Nawet na moją starą komórkę z polifonicznymi dzwonkami był Joe Danger. Serio? No. Na 33-10 był Joe Danger. Tak to właśnie był wąż i Joe Danger. No. Okay. Nie, także w tym miesiącu PS Plus jest poniżej Genua. Krytyki. Niestety to jest Genua. To nie jest to, do czego przyzwyczajono nas. I ja mam jeden zasadniczy problem z PS Plusem. O. Jestem bardzo zawiedziony po raz kolejny tą usługą, bo to jest tak, że ja ją kupuję, jak pierwszy raz ją kupiłem ją na rok, mówię w dupie, daję te 200, bo było lato, nie było w co grać, mówię, pewnie coś dorzucą i będzie. I oczywiście byłem zawiedziony, jak ostatni kretyn się czułem, że 200 im dałem za to. To wtedy padło na ten, na te kilka tygodni? Nie, nie, to padło później. Nie było wtedy jeszcze plusa, potem oczywiście zaczęli dawać fajne gry w tym plusie, więc mówię, okej, dobra, usługa się rozkręciła i rzeczywiście tam fajne tytuły się pojawiały. Kupiłem tego plusa, było okej. I przyszło PS4, mówię, spoko, kupujemy plusa, dają fajne gry, usługa jest spoko, są fajne zniżki na fajne tytuły. No i tutaj się cudów nie spodziewałem, ale po prostu to, co dostajesz w ramach abonamentu, i to ja już nawet nie mówię o tych dramatycznie chujowych grach, które w nim są, tylko bardziej mi chodzi o... Chuj w śmietniku. Nie, Mike, to by się spytywali takie gry. Nie. Gdzie są ludzie lasu, tak. Wilki, nie śmiecie, ani jakieś szukanie chuja w śmietniku. Nie, chodzi mi o to,
że teraz. No wiemy, Mike, wiemy, no. Że teraz każą mi płacić 200 zł za to, że mogę sobie pograć online, za to, że mogę mieć ten pieprzony voice chat w grach. I co dostaję w zamian? Dostaję w zamian regularnie maintenansowany PSN w poniedziałki o godzinie 17 i w piątki o godzinie 19, kiedy ja chcę sobie pograć. I wtedy on, jest, i wtedy nie, on serio. Nie działa. W piątki o 19 jest maintenance? Zdarza się też, tak. Bo to by była przesada. Nie, no są regularne pady tego gównianego PSN-u, czy to w weekendy, czy w jakieś piątki. No, sorry, ale to nie robi się tak, że usługa dla Europejczyków, ona jest maintenansowana w ciągu dnia powszedniego o popołudniowej godzinie, no sorry. No, bo tutaj jest rano w tym czasie, tak? Ale to mnie nie interesuje, tak? No, skoro wydaje się zlokalizowane gry na polski rynek, to też na polskim czy na europejskim rynku maintenance się robi o takiej godzinie, gdzie jest najmniejszy ruch. W nocy. W poniedziałek o 7 rano. Na przykład, w poniedziałek o 7 rano. No nikt nie będzie miał z tym problemu. Wszyscy są w pracy albo w szkole. Dokładnie. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jakieś regularne włamy do tego PSN-u i próby rozpieprzenia tej sieci, która nie jest odporna na coś takiego. Ja wiem, że ataki hakerów zdarzają się wszędzie i jest bardzo ciężko się zabezpieczyć przed tym, żeby sieć ci nie padła, bo sam mam z tym do czynienia. Hakierów. Sam mam z tym do czynienia na co dzień i wiem, jak to wygląda. Widziałem niejednego Photoshopa w swoim Widziałem życiu. Widziałem niejednego hakiera w swoim życiu. No ale sorry. Możesz poznać po pikselach i cieniach. Ja też dostarczam usługi, która jest płatna i która działa, wiesz, non-stop praktycznie i mam jakieś tam SLA ze swoimi użytkownikami i oni mi płacą kasę za to, że to działa, tak? A ja się zajmuję tym, żeby tego problemu nie było. Masz 40 milionów użytkowników? No trochę mniej, ale to nie o to chodzi. To bardziej chodzi o problem, że ktoś mi płaci pieniądze i ja dostarczam mu usługę, a tutaj ja płacę pieniądze i usługa jest do dupy. No jakość usługi jest po prostu dramatycznie słaba. Także raz, że PSN potrafi działać źle, bo wolno się ściągają gry z niewiadomego powodu totalnie. Dwa, no te wszystkie pady, maintenance, jakieś... No, tego typu rzeczy są niestety dla mnie niedopuszczalne. Tym bardziej, że Xbox Live takich problemów nie ma. Więc to nie jest kwestia tego, że tego się nie da zrobić, tylko że po prostu ktoś nie potrafi tego robić i tyle. No. Można się tutaj fanboyować, że tu fanboy Xboxa, fanboy PlayStation, ale niestety Xbox Live nie ma tych problemów i nie robi takich numerów jak PSN. No i tyle. Przykro mi bardzo. Jak mam płacić 200 zł? Jeżeli chodzi o gry w tym, no to niestety już przewidzieliśmy na początku żywota tej konsoli i tej usługi. Nie, ja nawet nie że mam... Że po prostu nie będzie tyle gier, żeby je wrzucać co miesiąc, wiesz, po dwie. Tak, nie będzie. To się w końcu skończy i się skończyło. No, jasne, ja już nawet nie mam pretensji o te gry, bo wiem doskonale, jak to wygląda. Ale chodzi mi o samą usługę, za którą płacę 200 no zł rocznie. Ona jest po prostu słaba. No, 200 zł za takie coś to jest naprawdę rozbój w biały dzień. No, niestety. Także jeśli nic się nie wydarzy, dalej będą słabe gry dodawane, ta usługa dalej będzie tak kiepsko maintenansowana i w moich oczach ona będzie tak kiepsko prowadzona, ja po prostu nie będę grał online na PS4 i do widzenia. Nie wiem, przerzucę się z powrotem na peceta. Znaczy nie kupisz plusa. Nie kupię plusa, bo po prostu ta usługa nie jest warta pieniędzy, które tam są za nią wołane i do widzenia. Okay. Chyba, że rzeczywiście trafię na jakiś, nie wiem, kod na Allegro za 100 zamiast 200, no to wtedy mogę pomyśleć o tym. Okej. Ale to... No prawda, że ja kupiłem 2-3 miesiące temu kupiłem PlayStation 3, tego pierwszego miesiąca kupiłem, żeby w ogóle mieć w co zagrać, nie? Tak, tak, dokładnie. Ale od tego czasu to muszę wam powiedzieć, że mnie nie kusi mnie, żeby kupić. Myślę sobie, w tym miesiącu słabe, kupię w następnym. I tak trzeci miesiąc odraczam, nie? No. No, mówię, ja mam głównie problem z tym, że płacę za granie online, a granie online nie jest komfortowe. No przykro mi bardzo. Nic na to nie poradzę, ale to już nie jest mój problem. Ja nie będę płacił za takiej jakości usługę. Dobranoc.
Prawo Ostatni gasi światło. Ostatni gasi kurde, światło. Wstałem 2 godziny temu, a tu już trzeba iść spać. No. Co za nie. A ostatnio PSN padł, bo to w ogóle była grubsza akcja hakerów tak zwanych, którzy rozpieprzyli PSN na prawie 2 dni. Przy okazji zawrócili Johna Smedleya samolotem, bo powiedzieli, że jest bomba. No kurde. W samolocie i ten. I no to już jakaś taka zorganizowana akcja hakerska, to już no. Tak trochę o terroryzm się obijająca. To nie obija, tylko to jest terroryzm. To jest terroryzm. Ostatnio złapali kolesia, który dzwonił na policję, żeby zrobić swatting zrobić tak, rywala w tym, w Counter-Strike'u, który grają na żywo. Więc dzwonią, wiesz, gówniarze na drugiego, żeby mu, wiesz, przeszkodzić, nie? Bo no jasne. Jak swat robi wpad do domu, to nie ma, wiesz, zmiłuj. Tam zastrzelili tam jakiegoś ojca tego kolesia, wiesz, rozpierdalają ci pół chałupy i wiesz, i z więzienia wychodzisz po 3 dniach dopiero po wszystkim. Nawet, wiesz, jak wiadomo, że to jest w ogóle jakiś przekręt. No tak, tak. Każdy złapali gówniarza, no i teraz jest jego proces. Wygląda to, że dostanie od 25 lat do dożywocia za to. Nie, to jest ściema. To jest ściema, to jest na, wiesz jakich, co? Na jakiejś satyrycznej stronie. Tak? No nie wiem. Ja mi się wydaje, że jak złapali pierwszy raz tego kolesia, to muszą pokazać, wiesz, zrobić z niego przykład, wiesz. Miejmy nadzieję, że nie, bo to by było straszne. No ale to straszne jest dzwonienie na policję, nie? Nie, no głupie jest, no a czy normalna jest moda ale na to mówię ci podpalanie tak, sobie to nie ciała, skończyłaś no. Tym, że oni wpadli, go zamknęli i wypuścili, nie? Tylko tam został postrzelony jego ojciec, wiesz. Nie, ten ojciec chyba palpitacji serca dostał. Cholera, ta ryba jest coraz dłuższa z każdego opowiadania na każde Dobre. opowiadanie, no. Zaraz się okaże, że to ktoś z Polski był. Tak, to był Adrian Chmielarz i szukał chuja w śmietniku i postrzelił ojca. Dokładnie. No, ale jak takie grupki hakerskie mają mi psuć PSN, za który ja płacę i jeszcze nic nie mam potem w zamian, to sorry, ale idźcie się bawić gdzieś indziej. Ale żeby nie było to ten taki atak tego DDoS-a, to pewnie na Golda jakby przypuścili, to też by pewnie padło wszystko, bo to pewnie, nie ma zmiłuj. Pewnie, żeby padło, bo to tak jak mówisz, nie ma zmiłuj, no ale... No. Jak Sorry. Zapchasz serwery, to stoi i to nie ma, chociażbyś nie wiem ile miał postawionych, to siądzie wszystko. Ale to wtedy jako... Tym, że oni to tłumaczyli tym, że zapychamy wam serwery, bo chcemy, abyście poprawili tą usługę, nie? Zobaczcie, jak słabo chodzi. I to tak... No. A wiesz, Sony na przykład... Ja nie mam problemu z tym, że hakerzy zaatakują sieć, bo nie masz kompletnie na to wpływu. Tylko, że ja płacę za usługę 200 zł rocznie. Okay. Ja chcę wiedzieć, czemu ta usługa nie działa. A ja dostaję informację po, nie wiem, 12 godzinach, że Sony jest świadome problemu. No kurwa, świadomy problemu to był Twitter 3 minuty po tym, jak ten PSN padł. No oni taki komunikat dają ci po 12 godzinach. No przecież to jest żałosne. To, naprawdę, no, oni... Wiesz, no, oni... No ale co by zmieniło to, że jakbyś dostał komunikat, wiesz... To jest no, normy, no zmieniłoby to, żebym się nie wkurzał przynajmniej, a ja przez 12 godzin nie mogę grać i to jeszcze w weekend. No ale wiesz, że padło, wiesz z jakiego powodu, bo Twitter ci powiedział 3 minuty potem, to co ci da, że Sony powie ci, że padło? No bo ja im płacę pieniądze za support tej usługi między innymi. No okej. Okay. No a oni... Wiesz, to jest korporacyjne młyny powoli mnie... No ale to gdzieś to mam, no korporacja korporacją, nie, ale pieniądze za coś się bierze. Na Xboxie jak padnie, czy tam ma jakąś czkawkę, to się pojawia na tej stronie, nie? Komunikat ten, no, ale chociażby. Czerwono. Chociażby. Wiesz, tyle chociaż. No jeżeli ci to pomoże, no to faktycznie, no. No, znaczy, wiesz, ale stary, no, co by się ważne nie jest, działo? Ja rozumiem, że w 3 minucie od włamania nie wolno mówić, co się stało, bo do końca nie wiadomo, co się stało. Te informacje trzeba sprawdzić, ale żeby jasne. Był status, żebyś nie próbował się przez 2,5 godziny jak debil zalogować, no właśnie o to mi chodzi. Myśląc, że wszystko powinno działać, a nie działa. Nie? Tak. Okay. Major Nelson na Twitterze cały dzień coś pisze, cały czas ma kontakt z ludźmi, którzy używają i tego Xboxa pieprzonego, i tej usługi tam całej goldowej i tak dalej. A Sony czegoś takiego nie potrafi. No, no, no przykro mi bardzo. To jest korporacja, która jest zacofana, żyje, nie wiem, w erze sprzed internetu, tak samo jak Nintendo i kompletnie jest oderwana od rzeczywistości. No, po prostu usługi, płatne usługi w dzisiejszych czasach, no trochę inaczej już działają. Ja też korzystam z masy rzeczy w internecie, płacę i wiem jak to wygląda i po prostu to, co dostajesz w zamian za PlayStation Plus opłacanie, to jest jakiś śmieszny żart. True. Dobra, nie bijmy tego nie bijmy, konia. No. Nie bijmy go.
Cooks teraz będzie w takim razie. Nie, nie, ty mówiłeś tam jakąś inną nazwę wcześniej podobną. Miałeś tak, inną nazwę. No to właśnie chciałem teraz nawiązać. Konrad nam napisał jakiś czas temu maila, ale nie było jakoś tak czasu się odnieść do niego, bo on zaproponował bardzo fajną nazwę na ten kącik. Ja myślę, że on by mógł się przyjąć. Według niego kącik powinien się nazywać dwutygodniowy regularny update Microsoftowych atrakcji. A w skrócie dramat. Dramat. Bo oczywiście przy założeniu, że piszemy update przez A. No ale tak. To już tam... No dobra, no. Musi pasować. Ale jakoś to można nagiąć. Kupę można. A to by było jak drumat czy dramut? Drumat. Drumat. To jest, proszę pana, to jest... To jest drumat. To jest normalny drumat. Zdrumat i szukanie chuja w śmietniku. Może to jest po śląsku, to jest drumat, panie. To... Tak. Żaden, tak? Bo to drama, nie? Drama się wtedy układa się w drama, a tam jest jeszcze T, no to dramat też może być, więc jak najbardziej. Dobra. Przeszło. Ja myślę, że to przeszło, zdecydowanie. Konrad dostanie jakąś nagrodę chyba. Chuja w śmietniku. Buzi i chuja w śmietniku. I talon na balon. Do Konrada. Wodny i kalkulator. Do Konrada jeszcze wrócimy później przy okazji komentarzy, które się pojawiają pod podcastem, ale to później. W Kuksie gry w Goldzie były tym razem całkiem niezłe. O ile ktoś nie grał w Halo Reach. O ile ktoś nie grał nigdy w Sapera i Tetrisa, to jest całkiem niezła rzecz. No nie, no mieliśmy Halo Reach i Monaco na 360, tak? Moment, będą. Monaco jest teraz. Aha, tak, bo ten Reach ma się dopiero pojawić. Tak, tak, tak. Tak, a Reach będzie po 15. Mhm. A oprócz tego na łoniaka Crimson Dragon, to już Crimson chyba Dragon wyszło. To jest drumat. To jest właśnie drumat. Dajemy wam dwie gry... Ale jedna z nich to jest cały czas ta sama gra z poprzedniego miesiąca. Nie, to jest, oferta mówiła o tym, że będą dwie tak, gry no, do ściągnięcia. Małym druczkiem było, że... Nikt nie mówił, że dwie różne. Wyruchamy cię w dupala i damy ci tą samą grę po raz drugi przez dwa miesiące. No jest słabe. Tak? A to on już był wcześniej? Bo ja nie pamiętam. No był w poprzednim miesiącu, tak samo jak wcześniej był Max przez dwa miesiące. A, racja, bo widziałem, działają że... tak, że dają dwie, a potem jedną wymieniają, nie? A to nie, to fantastycznie. Tak się nie będziemy... Ale któregoś razu wymienili w połowie miesiąca, więc jeszcze może być, że tego Dragona zmienią na coś. Tak. Na co, jak nie ma nic innego? Na ten. Outlast. Nie, Outland. Outland. Outlast to już nawet w PS Plusie był. Another World, który też kosztuje grosze, może go oddać. No tak, no. Prawda. Coś tam jeszcze mogą dawać. Ja ciekawostkę wczoraj znalazłem w ogóle na polskim sklepie, tym live'owym, bo sobie włączyłem, chciałem zobaczyć, jak po tym update'cie polskiego Dasha będzie wyglądało, no bo teraz co, mamy premierę konsoli w ogóle w Polsce, hello! No, w tym tygodniu, w piątek chyba, tak? Dobrze pamiętam? Nie w przyszłym? Kurwa, teraz nieważne. Ze 4 września ma być w Polsce. Tak. Aha, no to jutro. Cholera, a ja jeszcze gdzieś 10. generacji w Tytanie nie zrobiłem. Wejdą Polaki do gry. Nie będą... Wejdą cebulaki i zaczną w ogóle tym kubotami wrzucać po planszy. No, ale... Z siatkami z Biedronki biegać. Tak, z siatkami będą biegać na 10. generacji. Wszedłem wczoraj do tego sklepu i byłem bardzo miło zaskoczony. Bo ten Metro Redux kosztuje 69 zł. Metro 2033. Nie, za sztukę, bo one są też osobno sprzedawane. Metro 2033 jest za 7 dyszek i ten Last Light odświeżony też jest za 7 dyszek. Najbardziej podoba mi się ten. Jak kupię w bundlu, wiesz ile oszczędzam, jak kupię w bundlu te dwie gry? No. 50 centów. Ale to ty oszczędzasz, a w Polsce nie. Bum! A my dopłacamy. Wiesz, ile w Polsce w bundlu kosztuje? 170. Wow. Ktoś matematykę widzę tak, ma... Także trzy dychy, tam oczywiście z dziewiątkami jest 169, ale trzy dychy drożej jest w bundlu, niż byś miał je kupić osobno, także albo się ktoś tam walnął, albo rzeczywiście, albo rzeczywiście jest trochę wałek.
No nie no, 50 centów, że ja kupię te dwie gry na raz, to jest jakiś, to jest szczyt. No, 5 ale... dolarów to myślałem, no porypało ich, ale okej, okay, nie? Jasne. 10 to bym powiedział, o, jest, jest, może bym kupił, faktycznie jest taniej. 50 centów? No, ale w tym, to jest ciekawostka, bo na PSN-ie te gry kosztują po 84 za sztukę. Czyli ale... kosztują, razem w bundlu kosztują podobnie, ale osobno kosztują drożej. Ale już było tydzień albo dwa temu na Smart Glassie w wersji na Xboxa pierwszego. Mhm. Można było, ten dla telefonów z Windowsem wyszedł Smart Glass dla Xboxa pierwszego i można było podejrzeć ceny produktów i one były tak, no powiedzmy może nie rewelacyjne, ale zachęcające. Niektóre tak, ale tak, wiesz, jak nadal było mam... porównanie. No. Jak nadal mam Tifa za 169 zł, no to proszę cię, nie, tak. No, jasna sprawa, no. Nikt Nie, nie mówi, tak, że... kilka tytułów rzeczywiście było całkiem niezła cena. Tam... to dobrze, może, sen, może no, z Sony... Z cenami polskimi będzie, no, zawsze chyba będzie dramat, jeżeli chodzi o cyfrową dystrybucję, no. Zobaczymy. Nie widzę, żeby to się zmieniło w najbliższym czasie. Podejrzewam, że Sony w Polsce i tak niewiele ma do gadania, jeśli chodzi o ceny, bo to europejski oddział je ustala. Ale jak Microsoft będzie już teraz oficjalnie, no to może trochę te ceny jakoś tam zaczną się kształtować sensowniej, bo nadal można kupić Assassina chyba za 250 zł na PSN-ie, więc to jest chore. No. No. To nic w tym Goldzie więcej chyba, co? Super Time Force jest jeszcze za darmo, A, tak? Super Time Force, tak, na Xbox One. Na Xbox One, no. Następny. Wiedziałem, że będzie, bo kupiłem to, nie? Oczywiście jak coś kupię, to ja się od razu pojawia. Ale zrobiłem ostatnio test i nie kupiłem tego Valiant Hearts. Myślę, to nie kupię i będzie ten, będzie zagram w tym. Dupa, nie dali. To trzeba kupić, dopiero jeszcze wtedy nie. Rzucam. No. Niestety. Ale też drama, to też nie jest kolorowo. Najbardziej mnie ten Crimson Dragon drugi wkurza. Drugi. No to słaba gra jest w sumie. Chcę wycalakować drugi Znaczy raz. To właśnie to było takie, wtedy nie było nic do grania. Ściągnąłem tego Crimson Dragon i w sumie skończyłem całe i wpadło mnóstwo achievementów, więc z tego powiedzmy jestem zadowolony. Jakby to była gra wychodząca, wiesz, wtedy, to bym w życiu tego nie kupił. Jakby to wychodziło z innymi tytułami, bo to jest taki tego typu gra. Ale nie było złe, o, nie, to nie było jakiegoś dramatu wielkiego. Zdecydowanie gorzej grało mi się w to drugie. Co to było? Strike Suit Zero? Strike Suit Zero. Było Ja nawet tego nie odpaliłem no, na sam widok to od tego się odbiłem okładki. Bardzo szybko, a lubię takie kosmiczne strzelanki, ale jakoś mi to w ogóle nie podeszło. Coś tam było ze sterowaniem, nie tak. Dobra, Drumat kończymy już, bo to naprawdę jest... Drumat kończymy i będziemy musieli do gier przejść, bo to już się skończyły kąciki. A tu jest dopiero Drumat. Dzisiaj nie będzie kącika uwielbienia Nintendo, niestety. Był. Przy okazji tego 3DS-a nowego. No tak, taki malutki mini. Ja kupiłem Fire Emblem, ale nie zdążyłem w niego zagrać, więc wrażenia z Fire Emblem może za 2 tygodnie będą. Pani Nintendo ten zapali się. No! Za no! No co ja Oni mogę? Już zaczynają nagłówki pisać. Nie no będzie. Dobra. No cóż. Gry. Następnym razem. Graliście, w co wy w ogóle graliście, powiedzcie mi. O panie. Co ja grałem? Cholera, w co ja grałem? Diablo grałem. Diablo grałeś. Wyszedł nowy patch do Tytana wczoraj, ale serwery padły zaraz jak wyszedł, więc nie zdążyłem pograć. Serwery padły na Xboxie, niemożliwe. Znaczy, to nie, musiało coś z twoim internetem musiało być. Nie, nie. Weszłem na Twitter i od razu wyczytałem, że jest jakiś problem, bo nie łączy z meczami. Nie? No proszę. A dodali nowy tryb 8 na 8 bez tytanów, bo do tej pory było 6 na 6, a teraz A to bym spróbował. No teraz są 8 na 8 bez tytanów i bez botów, sami ludzie są na mapie. To nie lepiej Call of Duty odpalić? Przecież to już chyba 1 do 1 wtedy jest. Nie, no nie, no bronie, skille. No, znaczy 1 do 1, jeżeli chodzi o ten nowy zbliżający się. Tak. To wtedy może być faktycznie 1 do 1. No ale nie zdążyłem zagrać, bo serwery tam. Przykro mi. No dobra, ale to zatrzymajmy się przy tym Diablo. Co prawda o. 2000... Teraz PC Master Race ma ten polewkę. 2012 rok był 2 lata temu i... Ale pytał się o was. Maj 2012. Pytał się o was.
Ja mówiłem, że mają zadzwonić do 2014 marca, żeby ten, albo do kwietnia, żeby tam Reaper of Souls sobie pograć. Nie, no ja też kupiłem, przesadzam. Kupiłem na konsolę, przeszedłem, już mam 70 level wbity, krzyżowcem zagrałem tym razem, tak jak zapowiadałem. Miałem wrażenie, bardzo mi się podobał krzyżowiec, ale miałem wrażenie, że ten wersja Diablo konsolowa jest jakaś taka prostsza niż pecetowa. W sensie, że łatwiejsza? Tak, wiesz co, bo na pececie barbarzyńcą przeszedłem całą kampanię łącznie z dodatkiem i skończyłem w okolicach 50 któregoś poziomu, 54 chyba albo 6. I grając na tym trzecim poziomie trudności, bo wskakiwałem na wyższy i po prostu nie radziłem sobie, bo nie miałem takich skilli, nie miałem takich przedmiotów. A tutaj skończyłem grę, to miałem 60 chyba 8. Już ci powiem, dlaczego tak, takie miałeś wrażenie. A poza tym obijałem się już o udrękę, więc podczas kampanii, bo tamte były za proste, dlatego no, coś mi tutaj nie grało. Po pierwsze grałeś krzyżowcem, który jest jak niedźwiedź, nie do zajebania. No jest jak niedźwiedź, to prawda. Jest tank, jego można spokojnie lecieć ten hardkorem, bo ciężko jest go ubić. Mhm. A dwa, że wprowadzili cały ten taki przelicznik tych killi od 10, który się zaczyna, mnożnik, wiesz... doświadczenia, które ci przybywa. I tak, to daje tak, bardzo tak, dużo. Tak, tak. Bardzo dużo. Tak, ale zabiłeś, to prawda. Zabiłeś 10 mobów, no to masz półtora raza. Masz razy półtorej. No, 20 razy 2, 30 już masz razy 3 i to naprawdę no, wpada doświadczenie. No wiesz, tak, ale szybko. na pececie też coś takiego było, tylko że nie dostawałeś mnożnika, a dostawałeś na przykład za zabicie tam iluś mobków, dostawałeś 50 tysięcy punktów doświadczenia dodatkowych. Właśnie to mnie dziwiło, że to zamienili, bo wydawało mi się, że to jest praktycznie to samo, ale rzeczywiście, może ten mnożnik daje trochę więcej niż te daje punkty. Dużo, no. Daje dużo, bo na pewno nie było na PC-cie, a może było, już teraz nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie było tego przyspieszenia za rozwalanie przedmiotów. To też jest fajne. No. To jest całkiem niezłe. Bardzo mi się podoba w ogóle ten tryb tej poczty, której na PC-cie kompletnie to nie jest było, śmieszne. Że możesz znajomym wysyłać przedmioty i wypadają też przedmioty dla twoich znajomych, więc to też tak fajnie powoduje, że się chce grać ze znajomymi i mieć w liście znajomych wiesz, no tych, którzy grają w Diablo. Tak, to jest tak samo jak było w Borderlandsach drugich. Od tygodnia nie włączałem Borderlandsów, ale akurat wrzucili te klucze, nie? No dokładnie, to tak. Wejdę, zaloguję się, wprowadzę, tak. Zobaczę. No a jak już wsadziłem płytę, siedzę na dupie, to sobie pogram chwilę, nie? Tak jest, tak jest. I kółko się zamyka. No. Cały czas nie ma patcha najnowszego na konsolach, który mnóstwo rzeczy dodaje i mnóstwo rzeczy zmienia tam w balansie i klasach. Była jakaś drama, że się ktoś wypowiadał z Blizzarda, że wcale nie jest powiedziane, że będą kontynuować, rozwijać i patchować wersję na konsolę. No nie, ale to wcześniej, ale oni potem potwierdzili, że jednak będą. Że to nie będą, jeden do jeden nigdy nie będzie z peceta. Ten nowy, te sezony, czy te jakieś tam głębsze, te rifty, to się nie pojawi w ogóle, bo czymś te wersje się muszą różnić od siebie. Nie, no ale jak? Nie, no te rifty muszą się pojawić. No nie bez będzie. Jaj. Nie będzie ani sezonów, ani tych głębszych riftów. Jak tego nie będzie, to do widzenia. To ja sprzedaję to Diablo jeszcze dziś. Serio mówię. No ale masz zwykłe rifty. Prawda? Ale to gdzieś też to możesz mam. Biegać. No, to jest to samo. Jak nie mają dawać... Nie, no co ty, Kubar? Przecież na tych głębszych riftach tam tyle przedmiotów wypada, że mózg staje. Tak samo ja masz. Już nie mam miejsca w skrzynce na te przedmioty no, legendarne. No dobra, no ale to ja nie po to kupuję grę, żeby teraz fajnych rzeczy nie dostawać, bo te rzeczy, które w patchu 2.1 wprowadzili, to są akurat fajne, bo raz, że masz tą krainę goblinów, gdzie dostajesz miliony złota za każde wejście, co prawda nie jest tam łatwo dotrzeć, a poza tym... A to już jest przecież. To już jest? Na polach, no. No to no jak to jest, to okej. Okay. Jurget opowiadał, że można wskoczyć do portalu. No tak, no bo to miało być właśnie. No dokładnie. No to jest. I tak samo te głębokie szczeliny miały być. Ale tego nie ma być. Tego mówili, że nie będzie. Nie będzie sezonów i nie będzie tych riftów. Aż mi się nie chce w to wierzyć, ale jak masz potwierdzone info, to będziesz się potem tłumaczył. Dobrze. Pamiętam, był chyba na GameSpocie, oglądałem przed premierą, był właśnie gameplay i tam mówił koleś z Blizzarda, że nie będzie tego na wersji konsolowej. Nie, to chyba jeszcze było przed tym momentem, kiedy oni powiedzieli, że nie wiedzą, czy będą patchować. No to było parę dni przed premierą. To nie chce mi się w to wierzyć, ale może masz rację. Zostawię cię Pikachowi, on ci wytłumaczy.
Pikacz u nas na forum znalazł niszę dla siebie. Tak. Każdy szuka jakiegoś. Ten Pikacz jest graczem hardkorowym. Tak. No. Boler. No, ale a jak wam się podoba fabuła, że tak zagraje? Proszę cię. Wczoraj graliśmy Byłem zaskoczony w akcie drugim tym. Twistem. Że ten koleś to twistem, tak. A, nie mogłem spać całą noc. Spoiler. Nie, ale wczoraj graliśmy i się, wiesz, no robiliśmy tego, z pierwszy w sumie to Jurget robił z Wojtkiem speedruna tymi mnichami, tak? I ja się dołączyłem na chwilę, żeby przypakować krzyżowca i tym sposobem w godzinę 32 poziomy zrobiłem, no, to nie tak. Robiąc nic, ale pośmialiśmy się właśnie, że w zasadzie nikt nie wie, o co chodzi, a często niektórych bossów kładliśmy szybciej i się kończyły ich ścieżki dialogowe, jak oni, no, jak myślę, oni że martwy, opowiadali. Ale jeszcze do końca mówił, że i tak go nie pokonamy. Jak to było? Nefalemski prostaku. Nefalemski prostaku. Ja nie mam, mi czytają tylko ten polskie nazwy przedmiotów. A, tak. Mam wrażenie, że wszystko jest podróżnicze, się zaczyna. Podróżniczy nie, pierścień, nie. Jakoś tam No to, podróżnicza, są, gacie. Ale jeśli chodzi o tłumaczenie nazw, są naprawdę fajne. To tam... Dobre są, dobre. Tam nic się nie traci, naprawdę. Ciężko jest, jak chcesz sobie poczytać poradniki, żeby tam jakieś buildy popatrzeć, czy coś w tym stylu. Ja nie mogłem znaleźć w internecie taktyki na jednego bossa, bo on się dokładnie. U nas zupełnie inaczej tak, nazywa. U nas są niektóre nazwy takie zaadaptowane mocno. No to takie, no mówię, nie tłumaczenie, tylko adaptacja i potem to fajnie brzmi, ale jak potrzebujesz poradnika, czy coś gdzieś znaleźć, to jest problem. Z nazwami przedmiotów nie ma problemu, bo możesz wejść sobie na wiki Blizzarda i przełączyć. Nazwy przedmiotów są przetłumaczone 1:1. Wiesz co, nie wszystkie. Większe, co mi czytali, to brzmiało dokładnie tak samo ten. Możliwe, że akurat miałeś tak trafione, ale wydaje mi się, że nie wszystkie są przetłumaczone. Na pewno tego kostura na tanka nie ma w angielskiej wersji. A, no to te wersji. Takie legendarne rzeczy. Tak, to tak, 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 tak. Tylko mówię te takie, wiesz, my to nazywamy białe epiki, czy a, niebieskie epiki. A, białe epiki, no jasne. Tak. No ja miałem, pamiętam, topór jakiś, jakiś coś tam Messerschmitta, także to mi się bardzo podoba. No, mi kiedyś chyba penetrator, święty penetrator wypadł, czy coś w tym stylu. Pięknie. Auć. Auć. No, ale święty jak penetratorem musi boleć. Możesz sobie znaleźć przedmiot na Blizzardowej wiki, podmieniasz język i wtedy wiesz, jak on wygląda po oryginale, czy odwrotnie. To z tym nie ma problemu akurat. To super, to jest w takim razie fajnie pomyślane. Tak, tak. Jeszcze do tych wysyłania prezentów jest tak samo, można wysłać komuś ten buca, całą furę śmieci. Z kolegami, nie. Buca, który cię ubił, jeszcze z kolegami do tego. A to tak. A, ten Nemezisa. Nemezisa, tak. Tak, i tak. Ten but się zwykle pojawia wtedy, kiedy stoisz w miejscu i nic nie robisz. Ilekroć ja pójdę po herbatę do kuchni, to jak wracam, to jest Nemezis Kubara biega po ekranie, a ja oczywiście już martwy jestem. To ja mam przeważnie tak, że tłukę w szczelinie elitki, do tak, tego gdzieś ja tam jakiś boss za rogiem i Nemezis wpada i po prostu robi taki rozpierdol, że nie wiadomo, o co chodzi. Trzy sekundy że jest pozamiatane. No, lecę w rifcie, pojawia się ten koleś ostatni, który po naładowaniu pasko na 100%, więc strzelam do niego, cofam się, bo to też wiesz, na tym polega, że po prostu cofasz się, żeby do niego strzelać, żeby cię nie dopadł, bo on puszcza lasery, ma łańcuchy na szyi i tak dalej. No, jak tak nie dalej. Masz odporności, tam to wpierdalasz się w jakąś elitkę złotą, który też, wiesz, sra żółtym, zielonym, czerwonym i jeszcze ma dodatkowe lasery. I w tym momencie słyszysz tą trąbę. Okej, no mogę wyłączyć, albo to nie ma sensu. No, to się zgadza, tak to właśnie wygląda. No, ale to są uroki tej gry. Moments. To są takie właśnie Diablo moments. Ja miałem bardzo fajnego easter egga, ostatnio trafiłem z takimi misiami, nie wiem czy mieliście. Ja też to wszedłem, udało mi się, no. Nie wiem, krainę, w całą krainę ja wszedłem. No właśnie nie wszedłem w krainę, to wszedłem Rifta i normalnie... Miałem raz, że były same właśnie misie w normalnym świecie, a tak. Wszedłem raz, byłem w całej krainie, gdzie tam były tęcza z uśmieszkami, słoneczka, chmurki i okay. Biegały właśnie te kucyczki okay. Misie. A tego nie było wcześniej? Bo to się pojawiało na jakichś materiałach promocyjnych. Tak, ale ja tego nigdy nie trafiłem, nie trafiłem tego na PC-cie, to była dla mnie taka właśnie nowość. To te misie, one w polskiej wersji się słodki misio nazywają.
To był słodki misio i zamiast żyć tych fiolek z życiem, wypadały z nich takie torciki. Ciasteczka. Takie, no, torciki. Takie ciasteczka, torciki, tak? Potem pojawiły się kwiatuszki, a za kwiatuszkami jednorożce wyleciały. Super. A złoto się z tych, w tej krainie się klika w takie chmurki uśmiechniętej, wypada złoto. Okay. Nie, bo ta kraina jako kraina, to tam jest, ona jest zupełnie osobna, to tam trzeba ją odblokować w specjalny sposób, tam, tylko nie wiem, czy to jest ta, bo tam musisz mieć ten dzwoneczek chyba Wirta. Wiesz co, to jest mieć... ta, gdzie musisz normalnie odblokować, tak, tam tymi rzeczami Wirta, tylko tak. To mi wypadło w Rifcie, wiesz, taką wyrosowałą. Okej, 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 no to możliwe, że czasami się też to w Rifcie trafia. No. No. Ale to są świetne rzeczy, bo ten, bo to wiesz, trafia to 1% graczy na przykład, nie, w ogóle, a jednak oni to robią i muszą te modele przygotować, muszą przygotować tam nazwy, tłumaczenia do nich. To tak, jest... mało tego, ty wiesz, te modele tych kucyków się rozpadają, wiesz, tak strasznie brutalnie, bo one tam na takie kawały mięsa się rozplaskują. Także to tam im wyszło całkiem. No. Very graphic. Poza tym Diablo 3 jest po prostu crack cocaine, to jest niesamowite, wiesz, jak ta gra trzyma. No, tym bardziej, że możesz wskoczyć na 15 minut i wyskakujesz po 3 godzinach. Ja nie ma, no. Ale właśnie ten tryb przygodowy sprawił to, że możesz w nią wejść na chwilę, wyjść i jest okej. Okay. Tam nie ma jeszcze, żadnej spiny. Ja jeszcze nie odpalałem. Najpierw, czy tak, zaimportowałem moją postać z 360, skończyłem ten dodatkowy piąty akt, ale że nie zrobiłem 70 poziomu, to odpaliłem od pierwszego aktu na Tormencie. Okay. I jadę od początku, teraz jestem na Diablo. Okay. A więc nie miałem jeszcze czasu uruchomić tego trybu przygotowego. Powiedzcie mi, o co w nim chodzi. To jest, cały świat masz do dyspozycji, wszystkie akty i przeskakujesz sobie dowolnie pomiędzy zadaniami, one się losują. W każdej lokacji losuje ci się, znaczy skaczesz pomiędzy aktami, w każdym akcie losuje ci się 5 lokacji, w których masz losowo jeszcze wygenerowane zadania. I na przykład idziesz do tego miejsca i masz zabij Zoltuna Kula, potem masz tam zabij Diablo albo oczyść jaskinię. Zabij jakiegoś bossa, który gdzieś tam się pojawi. One też się losowo bardzo generują. Tam ich jest naprawdę cała masa. Jak długo trwa zrobienie takiego zadania? Czasami 2 minuty. Poziomie, no. Czasami 2 minuty. Także czasami szukasz jednego buca, wiesz, po całej mapie, gdzie on się, wiesz, pojawi. Tak, ale pojawiają się podpowiedzi później, gdzie masz iść, jak nie możesz go znaleźć, więc to jest tak naprawdę tam 10-15 minut to już max. Ale zawsze na końcu jest boss, którego jest szansa na jakieś... Nie. Znaczy... Nie. Boss... Wszystko chodzi o to, że doświadczenie dostajesz po skończeniu jakiegoś tam questa dostajesz kamienie, dzięki którym możesz odblokować te rifty, czyli to są już takie, powiedzmy, trudniejsze mapy, gdzie musisz wytłuc konkretną ilość przeciwników, żeby się pojawił boss i jego ubić, wtedy z niego wypadają najczęściej albo nie, wiesz, jakieś lepsze rzeczy. Tak. I to robisz tak, wiesz, na przemian, wiesz, żeby sobie tam odblokować rzeczy, dodatkowo tymi kamieniami można też kupować ulaski. To już są inne kamienie, bo to są krwawe odłamki. To są inne kamienie, no, tak, losowe rzeczy sobie losujesz. Jest taki kupiec w mieście, który się nazywa Kadala i u niej możesz płacić takimi odłamkami, które zbierasz podczas tych podróży i ona kompletnie losuje przedmioty, które ci wypadają i tak naprawdę tylko u niej się to wydaje, więc to jest po to. A ona raz na ruski rok, czyli raz na, nie wiem, 1000 przedmiotów potrafi ci zdropić najbardziej legendarny przedmiot, którego jak go dostaniesz, to się zesrasz ze szczęścia. No, tak jest. Mi się raz zdarzyło. Ja byłem trochę zawiedziony tymi całą tą grą. Znaczy ten achievement z 500 batoników Bounty mnie wykańcza. To jednak jest 500 biegania, zleceń, to jest dużo. No, 500 zleceń jest dużo. A dwa, że robię cały czas pierwszy akt, bo mam wrażenie, że on jest najszybszy. Te wszystkie rzeczy, które się tam pojawiają, można najszybciej zrobić. No bo tam jest mam cały czas losuje mi te same miejscówki. Okej. Okay. Non stop. Jak nie zabić tą pajęka, to zabić szkieleta, wiesz. Tak. I cały czas w tych samych tylko 5 miejscach mam. Nie wiem, czy coś się zacięło. Nie, czy... ta królowa pająków, ta Mach, nie Machda, tylko... Jezu, Aranei, królowa Aranei. Ona bardzo często się tam pojawia, to prawda. No. Mogłoby to być bardziej jednak losowe. Wiesz, bo co, tam jest więcej tych miejsc, gdzie można by coś robić, a mi się cały czas te same 5 praktycznie wylosowuje. Czasem tak bywa.
Ale tak czy inaczej fajnie się w to gra. Ja podejrzewam, Rifty są fajne. Rifty mi się bardzo podobają, bo Rifty to jest jedna taka duża plansza zasrana tylko przeciwnikami, więc... Tak, tym bardziej, że one się losowo generują. No. Korytarze. No. Może nie jakoś tak bardzo, ale do pewnego stopnia na pewno. Tym bardziej, że każdy jest inny. Nie? Inaczej wygląda, inny setting jest cały tam dookoła, to środowisko. Znaczy, to są te mapy z poprzednich misji, tylko na nich są inni przeciwnicy. Tak. Wcześniej by nie było. Tak, ale mówię, te korytarze się generują losowo. Czyli one, które jest to korytarze? Robić. W Riftach. Mapy? Tak. Nie, mapy są te same, co... Nie, co one mają delikatne różnice. Część... tylko przejście z jednej do drugiej jest, powiedzmy, gdzieś tam w jakimś dziwnym miejscu, w którym normalnie nie powinno... Tak, ale wydaje mi się, że układ korytarzy minimalnie się różni. Wydaje mi się, że kiedyś czytałem o tym. Jak może tak nie jest, to na pewno ktoś w komentarzach mi to... Ja w ogóle, ale to już było przy premierze trójki, w poprzedniej części, byłem trochę zawiedziony, że jednak te mapy nie są tak jak w dwójce, generowane zawsze, wiesz... No, ale wiesz co, to nie, dla mnie jakiegoś problemu z tym nie ma. To naprawdę trzeba ostro no-life'ić, żeby to się znudziło jakoś szybko. No to mi się znudziło, więc... No dobra, ale ty ile już z 200 godzin pewnie masz na liczniku? 100. Może. No. Może? No sorry, Kubar, jak ty po trzech dniach miałeś wycalakowane to Diablo, no to musiałeś grać ze 100 godzin już co najmniej. No, on ma 100. Nie było nic innego do grania. O, będzie się robił teraz. Nie było nic innego do grania. Zawsze jest coś do grania. Ale fajnie. Chyba, że nie ma akurat. Jak ktoś lubi calakować gry, to Diablo jest dosyć przyjemne, tylko czasochłonne. Czasochłonne, no. Bo przede wszystkim te 500 bountiesów do zrobienia, to jest dużo i no hardkorowe postacie to jest raz, no trzeba jednak troszkę uważać. No a poza tym każda klasa na 70 poziom, no to już wymaga parunastu godzin. No chyba, że rzeczywiście wchodzimy do multi na T6 i po 20 minutach mamy 40 level, nie? No to też tak. Albo tak, albo nawet jak sam grasz, to wszystko ci przychodzi, wiesz, w skrzynkach, nie? Od poprzedniej ten. Tak. No postaci. I poziomy mistrzowskie, nie? Mistrzowskie ci przychodzą, więc nawet jak zaczynam od początku postacią, to miałem 90 level, więc byłem, wiesz, szedłem jak przecinak. Od razu mogłem sobie level trudności podnieść tam. Oczywiście. Nawet do Inferno. Tak. Miałem te najdroższe, wiesz, najlepsze kamienie wykute, więc jak wsadziłem czerwony w hełm, to mi, wiesz, leciały tak. No, to oczywiście. Level. No i tak samo, jest, wiesz, zielony do broni i krytyki takie wchodzą potem, że no. Ja pierdzielę. No. To tam no. Każdy jest na strzała, to prawda. No. Więc to nie jest tak, że zaczynasz nową postać, o Jezu, nie? Wszystko tak. To leci naprawdę Ja włączyłem grę i musiałem tak zrobić, bo nie mogłem zaimportować postaci, bo już nie mam konsoli niestety tej starej. I włączyłem i wiesz, od pierwszego levelu, nie? Damage 10, 15, potem zaczęły po 100 wchodzić, po 1000, po 2000. Ale tam w ogóle były te, ja przerzuciłem te postacie, one były totalnie zrypane. Znaczy w tym sensie, że na 360 grałem chyba na T1 albo T2 barbarzyńcom, a tu już musiałem chyba zlecieć do, nawet nie do harda, do Inferno chyba musiałem zejść. Mhm. Na tym poziomie wylądowała postać. Te moje przedmioty w ogóle praktycznie nie robiły takiego damage'a, jak powinny robić na tym poziomie. Wiesz, wszystko miałem, jak kupowałem nowy sprzęt, to do ataku miałem 3 zielone strzałki, wszystko, nieważne czy białe, czy niebieskie, to wiesz, miało 3 zielone strzałki do ataku, a resztę miało 3 czerwone strzałki na dół z kolei. Także okay. To jakiś taki był dziwny, zrobili respekt tego wszystkiego między tymi dwoma częściami. Możliwe. A poza tym u tej baby, która też się pojawiła w tym dodatku, która zmienia ci stacy. Tak, wiedźma. Mhm. To tych przedmiotów importowanych nie można było przerobić. Nie dało się. A tak. To chyba nawet czytałem też o tym. No. Naprawdę? No. Tak. Mi się wydaje, że ja wszystko po kolei przerobiłem. Tak od razu do tej baby poszedłem z tym sprzętem, który miałem na 360, nic nie chciała. Nie było możliwości ten zmiany. Nawet... Można było zmienić wygląd, ale nie można było zmienić statusu. A, no właśnie. Czyli... A, wygląd, no tak, bo ja zmieniałem wygląd też. No, też tylko. Transmogryfikację robiłeś. Transmogryfikację. Tak, właśnie. Okay. Ale zadowolony jestem, ogólnie mi się fajnie gra. Znaczy, no warto podoba kupić, mi się, bo gra jest, podoba mi się, bo to jest gra na... Znaczy tak, grę można w speedrunie zrobić szybko, nie? Mm-hmm. Ale jeżeli bierzesz pod uwagę, żebyś grał drugi, trzeci, torment, 5 postaci i tak dalej, to jest gra naprawdę na dużo. No to jest, no przecież ja gram w nią praktycznie od premiery dodatku non-stop na PC-cie, nie? Co parę dni.
podoba mi się. No cholera, i teraz zapomniałem, co mi się podoba. Co ci się mogło podobać? Wyleciało mi teraz. Diablo Nic, no ci. ma Aha, dużo cukru w cukrze. podoba mi się, jak jest wszystko, jakby to powiedzieć, żeby nie użyć angielskiego Proste, żebyś wyrazu, grał, żebyś proste. nie musiał się Tak, męczyć, że żebyś nie miał ani przez jest pół wszystko sekundy zrobione myśli, że gładko, a, no. no. Nie, że muszę biegać na jeden koniec wioski do gościa, który reperuje, a na drugim końcu wioski będzie ktoś, który sprzedaje butelki. Nie, masz wszystko u wszystkich kupić, sprzedać. No powiedzmy, prawie wszystko u wszystkich. Jak wchodzę do Zaznaczyć gry. jako junk, wiesz, jednym klawiszem sprzedać, wiesz, Tak, żeby to wszystko było takie. jak wchodzę do gry, to nie muszę pytać Wojtek, gdzie jesteś, a jak tam do ciebie dojść. Klikam na jego baner, jestem u niego. To z tym banerem to oczywiście już było wcześniej, nie? Tak. Ale no, nie zmienia faktu, że po prostu no, jest wszystko zrobione tak gładko. Ja nie muszę szczególnie myśleć, grając Dokładnie. Jest w tą jedna grę. rzecz tylko spieprzona na konsoli, mianowicie szlifowanie kamieni. Musisz je mieć ze sobą, nie Ze możesz ich sobą. trzymać w skrzynce. No, Na no, PC-cie to. pojawiły się potem w patchach poprawki, że wystarczyło, że one leżą w skrzynce i wszystko możesz sobie łączyć i to było świetne, tak samo do wykuwania przedmiotów u kowala. Bo ja na przykład sporo u kowala tam przemielam najróżniejszych rzeczy i no i to czasem przeszkadza, nie? Tym bardziej w pierwszym akcie, gdzie do złotnika musisz iść pół mapy. To prawda, no. Tak, to jest lipa, bo ja zauważyłem właśnie, że bardzo mało rzeczy mogę podnieść, nie? Że w sensie, że szybko mi się plecak zapełnia i Tak, potem się tam jest okazało, 60 że miejsc tylko. tak, i potem się okazało, że to dlatego, że masę tych trzymam, nie? Kamieni. Śmieci. Kamieni i Tak. tych właśnie składników dla kowala. Odłożyłem je wszystkie, oczywiście teraz miejsca kupa, No tak. ale z drugiej Teraz nie strony masz skrzyni tej głównej. Tak, ale jak chcę łączyć, to muszę pójść i zabrać wszystkie, nie? No. Nie, zarządzanie ekwipunkiem ogólnie na PC-cie jest dużo wygodniejsze w tej chwili już i ten konsolowy jest fajny z tego No ale to też jest względu. zrobione tak, że masz te, wiesz, te strzałki, nie? Wiesz, Tak, że tak. chcesz mocniej, to tylko, wiesz, jednym przyciskiem Dokładnie. sobie możesz wszystko Także podmienić. te takie menu podręczne na krzyżaku, które jest bardzo fajne, No, to na PC-cie no. tego nie ma w ogóle, bo nie jest potrzebne tak naprawdę. Nie No, jest potrzebne. interfejs pod konsolę został zrobiony i tyle. Bo na PC-cie też tego junka w ogóle nie ma. Junk. Aha. Także śmieci nie sprzedajesz, ale wiesz, na PC-cie klikasz myszką, no i ekwipunek masz ograniczony, więc to jest, nie wiem, tam 20 kliknięć i masz wszystko sprzedane i to tak idzie, wiesz, py i do widzenia, wszystko sprzedawane. No. Żaden problem. Mikstury też kupujesz w paczkach po 10 albo od razu 100. No tak. Jeszcze ani razu nie kupiłem mikstury. Nie, ja zacząłem kupować jak na Tormenta, o, ja tak samo. Na bossów. A ja A znalazłem potem, tam taką flaszkę, tak. którą tam bez dna z tym jakoś dość No, szybko. od kiedy ona mi wypadła, to też mam A teraz wiecie, co mi łatwiej. jeszcze nie, na konsoli mi jeszcze nie wypadła? Na PC-cie ją miałem chyba, a na konsoli niestety. Fajne jest. Ale ostatnio grałem ten. Grałem jeszcze, zanim wszedłem w ten tryb przygodowy na konsoli, biłem ostatniego bossa w dodatku. Nie będę spoilował, kto jest ostatnim bossem. Diablo 2. I wyobraźcie sobie, grałem chyba na Tormencie i on już był dosyć mocny. Grałem on bez, jest mocny na bez, Tormencie, bez no. kitu 20 minut z nim biegałem, zegarkiem Znaczy w ręku. jest cheap, on jest cheapny na tym Tormencie. No, Ta walka cała z nim jest taka biegałem sobie. 20 minut i w połowie walki skończyły mi się mikstury. I jak debil biegałem od tej studzienki do studzienki, a on mi tam co chwilę, wiesz, jakichś wrogów spawnował. I tak, prawdę mówiąc, prawie zginąłem. W ostatniej chwili jakoś mi się tam udało odratować tą studzienką i go położyłem, ale już było grubo. Tak 10 minut biegania. Tak Nie, bywa, tak nie jest. warto, nie warto. True story. No, nie, ja mam na przykład większą zabawę, jak sobie ustawię niższy poziom trudności i idę jak przecinak, niż mam się męczyć z mobkami nawet. Bo to o ile w trybie... Tak, ale to też takie właśnie jest, że wszyscy mówili, jak grać w Diablo 3, że koniecznie musisz jak najszybciej na T1 wskoczyć albo nie, T2. Właśnie koniecznie, nie. szybko jak najszybciej. A to wcale nie jest prawda. Musisz Tak. grać tam, gdzie ci idzie, wiesz, gdzie masz fan, gdzie ci, wiesz, się Tak. podoba gra, nie? O ile w Na trybie siłę gra. przygodowym na takich zwykłych mobkach możesz sobie na T1 pomykać, to jak dochodzisz do bossa, to musisz pół godziny przy nim spędzić, bo się okazuje, że jesteś za słaby na niego, no i tyle. Musisz Nie, mieć no i ja wtedy przedmioty. wołam Wojtka,
Tak było. Tak było. Ja ci powiem, tak nie było, tylko tak jest, bo teraz trzeba Diablo zrobić, tak że się szykuj. No mi trochę ten, ale to tak już w sumie kiedyś to mówiłem, że fabuła w Diablo jednak mogłaby być trochę na wyższym poziomie. Obsysa po prostu takiego pindola masakrycznego, że... Przecież. Raz, że nikt ale to nie... akurat tam nie jest jakoś bardzo ważne. Bo nie, jest nie, gra. Nie, nie, oczywiście. Tym bardziej, że oni po to zrobili ten tryb przygodowy, żeby był właśnie fan z gry, a nie tą fabułę w ogóle lecieć. Chociaż wszystkie dzienniki, które się zbiera, one są fajne, fajnie napisane, fajnie zagrane, fajnie się tego słucha, no tylko tyle, że to jest takie, no, mogłoby równie dobrze tego nie być. Okej. Okay. No nikt, tak. nikt tego nie czyta. A te gadki, dochodzisz do bossa, on ci tam mówi, o zabiję cię, nefalemski prostaku, zaraz zginiesz, a dostaje w pieprz tak, że mózg staje. No. W każdym bądź razie skończyłem każdą z tych postaci, no, wiesz, przejść i stwierdzam, że najlepszy jest pierwszy akt, jeżeli chodzi o mapę i wszystko to, co tam wsadzili. To najdłuższy, prawda. Najbardziej Tak, zróżnicowany, tak. A im dalej w las, jest większy dramat. A już się dochodzi do czwartego. Mam wrażenie, że oni w czwartym już położyli lagę na tą grę. Już znudziło im się robienie. Czwarty tak naprawdę wygenerowane, symetryczne czwarty korytarze. Jest po prostu tak fatalny akt. Tam nie ma nic, wiesz, wszystko nic. Wygląda tak samo, tak. Zero pomysłu. Tak. Dokładnie. Dramat. Ja mam wrażenie. Z kolei dodatek i piąty akt jest zrobiony kapitalnie. Dodatek piąty jest fajny, zwłaszcza te domki, co się miejscówki wchodzi. Są te, klimatyczne. Tak, jest miasto jest fajne. Mnóstwo tych wydarzeń takich pobocznych i przede wszystkim muzyka jest totalnie inna i dużo lepsza niż w podstawce. Naprawdę te skrzypeczki takie... Jeden jest taki temat, który mi strasznie grę Endera przypomina, nie wiem czemu. Ja też nie. Jeden jest taki z kolei, jak się wejdzie do tego takiego potworka, coś zabije i wyskakuje z niego portal tam na tych polach, tych takich, gdzie ten. Jak się do niego wchodzi, jest taki kawałek muzyczny, który ma te trąbki takie, które przypominają strasznie te, jak przychodzi ci Nemezis. Co tam jestem, co myślę, o kurde, o Jezu. Idzie Tartak do mnie z kumplami, nie? I zaczynam szukać jakiegoś większego miejsca, wiesz. A nie, to był tylko ten kawałek muzyczny. Tak, tak, to prawda. No, ale jest fajny, bo jest faktycznie zróżnicowany, jest dużo takich wejść jakichś tam dodatkowych, gdzie nie trzeba wchodzić, a można i tam są jakieś postacie i tak dalej, to jest fajnie zrobione. Ale czwarty mnie załamuje za każdym razem, jak tak, ja tam gra. Tak, ja tam praktycznie nawet w trybie przygodowym tam nie chodzę, bo raz, że tam jest trochę trudniej, bo są przeciwnicy mocniejsi. No, jak te, tam jest taki przeciwnik, co w polskiej wersji się nazywa kafarowy hegemon. Taki wielki, wielki, wysoki taki, taki tak? Wysoki, na takich wielkich nogach, jak takie cztery takie przyjdą, plus jeszcze elita, to nic nie widać na ekranie. To ja wtedy odpalam, panie kolego, mam takiego skilla, który nazywa się Piraniado. Nazywa się Gadu Tornado. Kubar. Tak, to nie, tornado z piraniami i ściąga pięciu gości do tego tornada. A Piraniado to jest świetna nazwa. No. Ty grasz ten? Grasz szamanem? Czy kto to ma? Tak, tak, szamanem. No ja ten, ja sobie chyba drugi raz zagram właśnie teraz jakąś taką postacią, która strzela, ale Demon Hunterem grałem na PS3. To nie graj szamanem, szaman nie jest nie, szaman robi bagna, zasadzki. Tak, tak, właśnie chcę obszarowe. Sobie czarodziejką chcę zagrać bardziej. Czarodziejką i weź sobie ten promień Iron Mana. Jasne. Będę strzelał z oczu jak Redzi. Ja zawsze byłem fanem barbarzyńcy w Diablo. No, ale mi się już trochę przejadł. Na 60 to też zacząłem barbarzyńcą i teraz ostatnio jak przechodziłem wszystkimi postaciami, moje ulubione dwie postacie to są właśnie te strzelające, czyli czarodziejka i ten Demon Hunter. No, Demon Wiedziałem Hunter nim, jest masakra. Tym bardziej najlepiej mi się nim gra. Jak Demon Hunter, jak pójdziesz w te takie skille, które szybkość ataku mają tam na 1.5 czy 1.6 na przykład i jeszcze czymś podbijesz dodatkowo. Wiesz co, ona ma ten taki pod AT, czyli ten do generowania powiedzmy many, to ma takiego shotguna, który po prostu robi totalną siekę, wiesz, jak coś ci obejdzie. Nic nie zdąży podejść do ciebie. No, a ten co jest z kolei pod R2 czy pod triggerem prawym, to po prostu jest taki karabin maszynowy, który wszystko wycina. I nie ma nic na planszy. To się zgadza. Uwielbiam tą postać. Z kolei czarodziejka, właśnie ten promień Iron Mana, to można się kręcić w kółko. Kręcisz się w kółko, tak jest. No. To jest dosyć mocne. Za to byłem tak samo jak wy, pozytywnie zaskoczony krzyżowcem, bo spodziewałem się, że to będzie taki nudniejszy barbarzyńca,
On ma bardzo fajne takie też te różne skille, które nie spodziewałem się. Między innymi też może takimi piorunami strzelać, ten tak, smite. Te pioruny są świetne, bo jak je rozstawisz 2-3, to tam one między sobą jeszcze takie przerzucają taką się. I jeszcze wybuchają, wiesz, tak. jak kogoś tam to robi totalny masakr. Ale, to jest dobre, ale najlepsze jest jak wlatuje w powietrze i za chwilę spada na ziemię i ma takie obszarowe uderzenie. Tak, tak, to ja tego super, używałem to przez jest. Jakiś czas. Ale w tym, w Krzyżowcu miałem taki efekt, mówię, wow, ale zajebiście, teraz jestem po prostu jak ten niedźwiedź, nie? To był ten moment, kiedy odblokowałem tego skilla, gdzie mogę trzymać tarczę i dwuręczną broń w drugiej ręce. To jest super. To jest po prostu, no wiadomo, że tam prędkość ataku jest niska, bo one mają przeważnie koło 1-1 chyba max i 1-2 się czasami zdarzają, ale to ma takie pierdolnięcie, że... Jak jakąś taką legendarkę zdobędziesz jeszcze najlepiej z gniazdem, jak sobie wyrolujesz u tej, u wieżczki, u tej wiedźmy, to naprawdę krytyki to tam po kilka baniek wchodzą za każdym razem. Jest niesamowity fan z czegoś takiego. Poza tym on ma chyba perk, że nie jest w stanie zginąć, nie? Też ma coś takiego. To jest i tak jednorazowo, tak. On się odnawia potem po 60 sekundach chyba następnym razem. O nie, można... raz na 60 sekund mnie tylko nie można zabić. To jest absolutnie fair. Znaczy, nie, bo... to można hardkorowo, można spokojnie tym krzyżowcem skończyć. Tak, wiesz co, on nie ma chyba, że nie może zginąć, tylko tam jest tak, że jak dostajesz te śmiertelne uderzenie... to podbija ci energię po prostu do maksa, tak jakby, no i możesz ale się odratować. Ale to właśnie ta jedna szansa, nie, żeby ten... Tak, 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 tylko że jak jesteś obstawiony murem albo 10 przeciwnikami i nie jesteś w stanie stamtąd wyjść, to se możesz, wiesz, to oni cię zabiją za chwilę tak czy inaczej. No ale to jest jak najbardziej właśnie pod ja to. Ja skończyłem ten hardkorowym właśnie Demon Hunterem. To był po prostu świetna postać, naprawdę. Mhm. Strasznie uwielbiam grać tym. Ja spróbuję. Właśnie teraz ten następny chcę sobie jakąś inną postacią zagrać, taką, żeby mieć jakąś odskocznię, nie? Bo barbarzyńcę mam już tak przedłużone. Czarodziejka też jest fajna. Czarodziejka robi tak niesamowite zniszczenia, ale jest strasznie słaba, wiesz? Ona, no tak, jak tak, ten tak. Taki build, który się nazywa chyba Glass Cannon. Mhm. Czyli robisz niesamowite obrażenia, ale jesteś na raz. No, jasne. Też fajna postać. No to właśnie ta gra jest dosyć fajnie zbalansowana mimo wszystko, bo co byś nie wziął, w jaki nie pójdziesz kierunek, to będziesz się fajnie bawił, nie? To po prostu masz build, te buildy różnią się przede wszystkim tym, że są lepsze albo gorsze, ale z każdych masz jakąś fajną zabawę, no bo tu masz takie skille, tu masz takie skille. Jedne i drugie dają kupę fajnej zabawy. No. Także ja barbarzyńcą na przykład grając to i świetnie się bawiłem mając dwa toporki, albo za chwilę świetnie się bawiłem, jak grałem tarczą i jakąś tam tym krzyżowcem, tarczą i dwuręcznym mieczem. No, możliwości cała masa. A jeszcze jak ci wypadnie jakiś legendarny, ten co chcesz mieć, to już w ogóle. Zajebiście. Zgadza się. To już wtedy całkiem bomba. No. Znaczy później to już tylko zabawa w sety, nie? Szukanie tego no tak, setu, który tak, dopasuje tak, tak. do... To się zgadza. Fajna jest ta, strasznie mi się podoba ta babka, ta co zmienia stację. To jest też takie kolejne ułatwienie na maksa, nie? No coś oczywiście, wylosowałeś, oczywiście. Ale nie ma tego, co potrzebujesz? Idź do baby, nie? Ona ci to zmieni, zawiesz. No proszę, to już jest całkiem zepsucie. No fajny ten epik, ale wolałbym, jakby miał no nie, tylko zielone, wiesz, nie? I możesz sobie, ja nie mówię o stacji, tylko możesz sobie nawet wygląd zmienić, bo ci się nie podoba no. epik. No tak, no właśnie o to chodzi. Tylko zapłać 500 tysięcy za zmianę wyglądu, tak. Albo miej tyle surowców, żeby to no zmienić. No właśnie te surowce się bardzo szybko kończą, to nie jest bardzo taki hop-ciup, szybko, nie? No. I to nawet powiem ci z tych, największy problem mam z tych białych epików, czyli z podstawowych broni takich najcięższych. Zawsze mi brakuje tego, wiesz, surowca. Tak. No bo nikt tego nie muszę podnosić nie? To białe gówno. No właśnie, no. To białe gówno trzeba podnosić jednak od czasu do czasu i przetapiać. Tak. Bo z tego białego co wypada? No tam jest jakiś... no takie podstawowy ten jakiś takie kamienie z taką... Zwykłe części to się nazywa? Tak, podstawowe coś takiego. Części, no. chyba. Tak, podstawowe części. No, coś takiego. Ale nie, jest uniwersalne tak. części. Uniwersalne części. Mhm. Tak, tak, tak. No... To dobra gra jest. Diablo polecam. Tak, zdecydowanie. Bardzo, bardzo, bardzo. A oczywiście mój sklep, w którym się cieszyłem, że będę miał dzień wcześniej, mnie wychujał. Poszedłem odebrać.
RTV? Tak, tak, poszedłem. To Maciu dobra. Też pisał, że nie chcieli mu wydać. No, poszedłem do sklepu, udałem głupiego, pan mówi, po co pan ten, znaczy, co tam było? Ja mówię, nie wiem, tam brat mnie prosił, żebym jakąś grę mu odebrał, nie? Facet ten, wie pan, facet... Ja w te gry nie gram. Przyszedłem po Diablo, ty. Facet poszedł na zaplecze i patrzę, idzie z grą, nie? Niesie Diablo 3, mówię, spoko, wszystko. Usiadł do biurka. I teraz zwolniło tempo ten. Tak, teraz nagle wszystko zwolniło, on usiadł do biurka i zaczyna... Masz takie oczy jak na anime, tak na kreskówkę, z taką łzą. W systemie zaczyna szukać i tak słyszę takie dźwięki, nie? Takie pip-pip. Coś tam. Komputer se znowu. Zamknęły się te drzwi takie. I w tym momencie w mojej głowie, ja już po prostu, ja już stałem w tym sklepie, ale tak naprawdę już siedziałem w samochodzie i jechałem do domu, nie? Ale pan jeszcze trzy razy spróbował i przyszedł za chwilę jakiś drugi i ten mówi do niego, ty tutaj mi coś nie wchodzi, nie mogę wydrukować dokumentu, nie? On tak spojrzał, no tak, ale to Diablo jest, ale tego nie wolno nam sprzedawać, to możemy dopiero jutro, nie? Ja mówię, okej, dobra. W Polsce się zmienia. No, nie, także zaczynają pilnować. Wiesz co, nie wszystkie sklepy, ale ten, ale już te takie duże markowe sklepy raczej sobie nie pozwalają na to, bo po prostu chyba im ktoś zagroził dosyć mocno, wydawca podejrzewam. Tak będzie. No i rzeczywiście pilnują tych premier. No i dobrze, niech pilnują. Tylko ja na przykład... Że goście z Bungie a propos premiery Destiny, która się zbliża, powiedzieli, że będą wysyłać gry dzień przed premierą do recenzji. Tak, nawet Polygon ostatnio pisał, że nie będzie recenzji na start, tylko tam parę dni muszą im dać niestety, bo nie dostali... No nikt tak naprawdę nie dostał. To będzie ciekawe. Ja podejrzewam, że coś w tym może być. Tak myślisz? Nie, no może nie, no, tak mocno. Graliśmy w alfę, graliśmy w betę, no już nie mogą, wiesz, na tym. Jasne. No, ale ten, no nie podobało mi się to, że wiesz, sklep wysyła ci SMS-a, maila, że tak, odbierz, idź do sklepu. A to jest automat, wiesz? To, no to nie. Wiem, no tylko takie coś nie powinno mieć miejsca już, nie? No nie. No. Znaczy nie powinni ci wysyłać SMS-a, czy nie powinni ci nie wydać? Nie powinni wysyłać. SMS-a, no bo wiesz, ty jak, ty, ja, on... Jestem cały, świadomy, nie? Tak, ja wiem, o co cały chodzi. Dzień mamy, nic innego nie robimy, możemy sobie po gierki jeździć, a już się uda, pogramy dwie godziny dłużej. To jest tak. Całe nasze życie, nie? Ale tak cholera, ktoś, wyobraź sobie, że może faktycznie drałuje po robocie na drugi koniec miasta, wchodzi tak. do tego centrum handlowego, mówi, dostałem SMS-a, dawaj. No. Nie mogę, jutro, nie? No, jutro mam wywiadówkę, potem wyjeżdżam, za 5 dni mogę przyjechać, nie? No tak, dokładnie. Nie, to bardziej o to chodzi właśnie, tak jak Tartak mówi, o takich ludzi mało świadomych, no bo nie wszyscy muszą wiedzieć, że Diablo wychodzi w dniu tam tym i tym, nie? Ja wiem i ja pojechałem z premedytacją, wiedziałem, że prawdopodobnie mi tego nie wydadzą, no ale mówię, udam głupiego, miałem urlop, więc się pobawiłem. No ale taki rzeczywiście, ktoś jedzie autobusem przez pół miasta, potem do sklepu i się tylko wkurza, nie? No. Tak się nie robi. Nie okay. Robi. Dobra, zostawmy to Diablo już. Ale A to ostatni raz, jak rozmawiamy o Diablo? No nie wiem, no wiesz, jak dodatek jeszcze jakiś przyjdzie, to jeszcze z dwa razy będziemy rozmawiać. Raz na PC, raz na konsoli. Wiesz co, no Blizzard nigdy nie robił dwóch dodatków do Diablo, więc... No właśnie. Wątpię, żeby się zmienili. No ale to teraz już się trochę rynek zmienił. Może spróbują drugi dodatek. Ja nie pogardzę. Okay. Bardzo chętnie, tylko żeby znowu nie było jakichś, na przykład, żeby nie było takich wałków, że znowu na konsolę nie dostanę i będę musiał kupować wersję Ultimate Evil w ogóle i chuj śmietniku edition, żeby sobie tam pograć znowu w to, nie? I będę musiał 250 zł za to wywalić. Tak to nie. Nie, tak to się nie bawi. A graliśmy w ogóle w coś jeszcze poza Diablo? Ja grałem. Dostałem maila od Blizzarda ostatnio, że w ramach tego, że przeszedłem Reaper of Souls i że gram w ogóle w Diablo, to dają mi miesiąc WoWa za darmo. Ale wiesz, że cały podstawowy WoW jest za darmo, nie? No tak, ale abonamentu nie ma za darmo. Czy jest za darmo? Nie, chyba nie. Nie, no cały... Z drugiej strony nie wiem. Podstawowy WoW jest chyba za darmo do jakiegoś levelu, tak mi się wydaje. No pewno tak. Tak, a tutaj jest taki abonament, pełny abonament na 30 dni, na podstawkę i dwa pierwsze dodatki chyba. Holy shit.
Także możesz sobie grać do woli tyle, ile się zmieścisz w tych, 7 lat grania. W tych 30 dniach. Nie, no to jest ten. 7 lat grania w tych 30 dniach. Podejrzewam, że to nie jest nic wielkiego, tak czy inaczej, ale oni tam chcą sobie jednak tych klientów zatrzymać, nie? I jasne. Napędzić nowych, no bo jednak ludzie odpływają. No to lecą im strasznie ten, no, gracze. No, no muszą, no jednak gra teraz będzie dziesięciolecie chyba świętować, w milionach, nie? No, w milionach spada ilość graczy w nie ma, nie ma się co dziwić. No i ten, i zainstalowałem tego WoWa, powiem wam tak z ciekawości, żeby sobie odświeżyć. Tam kiedyś bardzo dawno temu próbowałem troszkę grać, ale jakoś tam nie miałem ochoty na to. I tak wiesz, włączyłem tylko z ciekawości. To co mi się rzuciło na pierwszy rzut oka, to ta gra się strasznie zestarzała. A nie? Ona i tak była odświeżana. Nie? Ona była odświeżana, tak. Strasznie się zestarzała, ale wszystkie te... Znaczy wiesz, tam są niektóre grafiki, jeszcze nie są do panoramicznego monitora przystosowane. Tak do w 100%. Ten interfejs jest taki, no widać, że to trochę trąci myszką, nie? Te czcionki takie mogłyby być fajniejsze, ale tak poza tym stopień dopracowania całej tej mechaniki, wszystkiego, tam jest wszystko tak przemyślane, że to... A czy wiesz, musisz brać pod uwagę, że to jest 10. rok? No tak, że tak. To, że to, mówię, to, nie, nie? To nie wszystko było tak na początku. A nie, no oczywiście. Jasne, jasne. Dopracowane, nie? Tak jest. Nie, ale tam naprawdę do takich najdrobniejszych szczegółów typu, że możesz sobie stoper włączyć, nie? I będzie ci odmierzał czas 30 minut, bo musisz wyjść za chwilę. Albo żeby ci alarm pokazał na ekranie o 6:30, bo wstawiłeś jajka i żebyś nie zapomniał. No tam takie pierdoły są, ale to chodzi mi o to, że dużo współczesnych takich MMO w ogóle nie ma takich rzeczy. Poziom skomplikowania mechaniki i dopracowania mechaniki to są lata świetlne, naprawdę. Jak widzę ten Final Fantasy, który tam ostatnio wyszedł, czy ten Elder Scrolls Online, to jest niebo a ziemia, niestety. No. Ale ten, zrobiłem sobie Undeada, poszedłem do krainy Undead. Jaką klasą? To był, czekaj, tam był Undead i miałem takiego... Wojownik, Warlock. Nie. Warlocka nie mogłem, bo Warlock był chyba dopiero na wyższym poziomie, poczekaj. Nie, na pewno możesz Warlocka. Warlocka na początku możesz. A to Warlorda chyba nie można było, bo tam było jeszcze coś takiego jak Warlord. No to ja nie wiem, co to jest nawet już. No, że Dead Knight, bo też... Tak, jak... od Dead Knighta teraz to, Dead Knight. To ja już nie grałem, jak był Dead Knight. No. I ten, i... No to wiesz, zrobiłem sobie podstawowe statystyki, morda tam... Kolorki dobrałem, poszedłem. To sterowanie mnie trochę zabiło na początku. Nie wiedziałem kompletnie, jak ruszyć z miejsca. To tak jest, wiesz, jak grasz pierwszy raz w Flight Simulator, nie? To nie wiesz, jak wystartować. To ja mniej więcej miałem ten problem, nie wiedziałem, jak iść do przodu w ogóle. I tak, wiesz, wciskam W, no nic się nie dzieje. Leży koleś i nie wiem, jak go podnieść. No i tak zacząłem klikać, w końcu wstał, ruszył. Także tam... Trochę mi to zajęło, żeby się przyzwyczaić, ale od razu doszedłem do wniosku, że jednak to sterowanie jest zajebiste. Bo na jednym guziku masz przekręcanie kamery, jak idziesz, na drugim guziku masz przekręcanie kamery, ale idziesz w inną stronę, żeby sobie popatrzeć, jak twoja postać wygląda. Takie, wiesz, masa takich smaczków. No i sama walka z klawiatury, plus wciskasz raz guzik i on go leje tak długo, aż któryś z nich nie padnie. No tak, ale musisz i tak musisz tych skilli używać. Skilli tak, no skilli właśnie mówię, skille można używać. Trzeba używać z klawiatury normalnie, no ale także tam wiesz, no te questy, tak nawet mi się nie chciało w nie zagłębiać, no bo to jest wynieś, przynieś, pozamiata, idź na drugą stronę ulicy i powiedz, że już jesteś. Nie, no jasne, zabij 15 dzików. Tak, nie? Zabij 15 dzików, przynieś 3 trupy, coś tam zakop i mówię, idź na drugą stronę ulicy, powiedz, że już jesteś, tamten powie, że musisz teraz wrócić i dostaniesz na ramienniki nowe, no i tak wiesz... Obijam się, nie? Od domu do domu w tej jednej krainie, jeszcze nie wyszedłem z niej nawet. Nie wiem, jak to tam dalej będzie. Nie, ja nie będę w to grał jakoś nałogowo, bo to jest bez sensu. Nie mam czasu na to i poza tym ochoty też jakiejś zbytniej nie ma u mnie, ale tak miałem właśnie okazję i mówię, a zobaczę sobie, jak ten WoW teraz mi się będzie podobał. Grunt, żeby cię nie wciągnęło, bo to... Nie, wiesz co, żeby MMO cię wciągnęło, to musisz mieć znajomych, którzy w to grają, to raz, dołączyć do jakiejś gildii i się bawić na poważnie w to... Forever Alone. W to MMO,
bo takie granie samemu w WoWa to moim zdaniem nie ma większego sensu. Ja zacząłem grać sam. No wiesz, zaczniesz grać sam, no ale ile pograsz sam? Miesiąc, dwa, trzy? Nie, no to jest tak, że wiesz, no tam nawet jak grasz sam, to wchodzisz, robisz questy i nagle ktoś robi tego samego questa, cześć, zrobimy questa razem, za tak. Pół godziny się okazuje, że to jest Polak. Że jest was 17, nie? Tak, no to tak jest. No ja nie się obejrzysz, już tak. Jesteś członkiem gildii, już masz zadanie pozbierania ziół gdzieś tam na polu i jedziesz, nie? To już no bo tak to było, tak to było w moim przypadku. Spotkałem gdzieś gościa na 30 levelu, powiedział, będziesz na 60, to cię znajdziemy, mamy gildię i tak dalej, tak. Zrobiłem 60 i już miałem gildię. Także... Tak jak sekta, jak Jehowi, nie? Chodzą po ulicy, no. To jest mniej więcej to samo. Wow. No. Tak. Nie, to ja więcej o World of Warcraft nie mam do powiedzenia, bo musiałbym kłamać, jakbym miał dalej coś tam opowiadać. No, tak, dobra gra jest dobra. No. Dobra, jest dobra, dobra gra. No. Nadal jest dobrą grą. Zestarzała się, oprawa jest bardzo już taka, trąci, to już nawet nie myszką, ale cała reszta jak najbardziej tak. Myszką kulkową. No teraz kolejny do... Teraz... jak ja grałem pierwszego, też mogę mieć myszkę... Jak ja grałem pierwszego z Warcrafta, mogę mieć jeszcze myszkę na kulkę. Tak. No. Wcale nie było ja tak pamiętam, dawno. Ja pamiętam, jak grałem w Quake'a, miałem zrobioną, też była kulkowa oczywiście, bo to były te czasy, gdzie ale się przerabiało myszki, smarowało się ten, jakimiś tam te rolki. Pamiętam, że pod spodem miałem pineski, wiesz, wtopione, żeby te się ślizgała, wiesz, szybciej. To były lata. No cóż. Tak było. No. I ja jeszcze grałem w coś. Koniec świata. Mike nas dzisiaj kładzie na plecy. Dzisiaj jesteście rozwaleni. Miałem okazję pograć w The Last of Us. Ale w multi tym razem, bo jak miałem na PS3, to multi w ogóle nie ruszyłem. A teraz się nadarzyła okazja i żeśmy pograli w cztery osoby multi takiego... Koopa, po jednej stronie byliśmy w czterech na headsecie, więc to się fajnie grało. Na jednym headsecie? Nie, no na czterech. A się śmiejesz, ostatnio poszedłem do Tesco na zakupy i było mniej więcej coś takiego przez megafon. Myślałem, że się posikam tam i taki facet jeszcze obok mnie stał i tak samo parsknął. To jest ta baba z makaronem w mordzie, nie? W misiu ładuje kluchy, tak, to jednak tak, z perą do czwartego. Tak, dokładnie coś takiego było. No, ale pograliśmy w ten The Last of Us odświeżony i powiem ci, że mnie wciągnęło. Fajnie się w to grało, bo to jest takie trochę inne to multi, nie jest takie typowe, tak klasyczne. Tak samo było, przepraszam się, tak samo było, mieliśmy taki krótki epizod, jak Uncharted 2 wyszedł. I też tak, graliśmy, tak. I też graliśmy kilka wieczorów multi, bo też było absolutnie różne. Nie było czegoś takiego. Tak jest. Przez kilka dni graliśmy w Uncharted. No tutaj jest o tyle ciekawe, jeszcze inne od Uncharted, że masz broń, ale masz tej broni 15 naboi, nie? W magazynku. Więc musisz się trochę skradać, musisz zbierać te surowce, tworzyć sobie z nich przedmioty potem takie ad hoc, no i tak rozwijasz sobie, levelujesz i wiesz, masz samo levelowanie w trakcie jednej rundy jeszcze, nie, dodatkowo, bo dostajesz jakieś tam punkciki, coś odblokowujesz takiego na czas jednej rundy, a poza tym no, z broni możesz strzelać przez chwilę i kończą się naboje, więc wszyscy celują, żeby ci zasadzić heada od razu, a nie tam, że prują tak długo, aż któryś nie padnie. Po prostu kończą ci się naboje i dobranoc, musisz się schować, bo jesteś bezbronny. I trzeba tam jednak trochę takiej współpracy. Mapki są fajnie zaprojektowane dosyć. A to są wycięte z singla, czy całkiem nowe? To są miejscówki z singla, ale one są no trochę takie, wiesz, przemodelowane, nie? Masz ten setting, ale to nie jest mapa jeden do jednego, nie, jak najbardziej. Także tam... Rozumiem. Mi się podobał ten tryb, gdzie trzeba było przesłuchać kogoś i były sejfy porozstawione w mieście i trzeba było przesłuchiwać tam tyle osób, żeby się dowiedzieć, w którym sejfie jest właśnie ten to, co trzeba było wyciągnąć. Tak, i później tak. To jeszcze otworzyć, czas leciał, to był dobry, no. Dokładnie. To był dobry tryb. Także ten tryb całkiem nieźle im się tam udał, ale tak poza tym to gra się w to dosyć przyjemnie, ale ma jedną zasadniczą wadę ta gra. Ma skopany matchmaking, ale to tak totalnie skopany.
To właśnie coś czytałem o tym, że ten jedna matchmaking z, jeden z gorszych matchmakingów, jaki kiedykolwiek widziałem. Chyba, że to jest po prostu tak, że nikt w to nie gra i dlatego dobiera totalnie z dupy. Bo raz, że musisz... Co jest właśnie, co jest z nim nie tak? Czeka się bardzo długo na rozpoczęcie rozgrywki. Masz, wiesz, za każdym razem masz 60 sekund, które odlicza i jak się nie znajdą, ludzie wychodzą i po prostu od nowa to leci, ale poza tym... To jest wina gry, czy to jest wina PSN-u? Nie, to raczej jest wina gry niż PSN-u, bo to przynajmniej tak to wygląda. Ale jest problem taki, że wiesz, ty zaczynasz na pierwszym poziomie i dołącza do ciebie 4 na 60, nie? A zrobienie 60 poziomu w tej grze to trzeba grać, nie wiem, z 3 miesiące, bez kitu. Ja nie wiem, ja grałem kilka wieczorów i zrobiłem chyba 4 level, coś takiego. Także ta gra kompletnie nie zachęca do tego, żeby w nią grać dłużej, bo ona nie nagradza za nic, nie? Masz takie jakieś takie mozolne zdobywanie doświadczenia i w ogóle nie jesteś nagradzany. W Call of Duty dostajesz jakiegoś badża, dostajesz jakąś nową broń, możesz coś odblokować. Na zachętę dostajesz 200 punktów dodatkowych, bo ci się udało po trzech seriach zabitych, znaczy jak cię 3 razy zabili, za 4 razem ty zabiłeś kogoś, dostajesz jakieś punkty i masz cały czas tą motywację, żeby dalej grać, a tutaj nie, tutaj nic takiego nie ma, po prostu taki łopatologiczny. A poza tym zauważyłem, że chyba ze znajomymi się to gra lepiej niż z randomami. No tak, zdecydowanie. Call of Duty możesz wejść, nieważne, nie? Tak, tak. Z znajomymi, czy nie, to będziesz się grała. Tutaj jednak fajnie jest być ten na headsetie z kimś no, znajomym. Dokładnie, także tu byłem trochę zawiedziony. No ale tak poza tym ten remake jest jako The Last of Us cały bardzo fajny, no tylko tak, no to jest cały czas to samo co było, nie? Tam nie ma jakieś nic takiego innowacyjnego, jak na przykład masz ten remake Metro Redux teraz, który wyszedł w tym tygodniu, no to tam ta gra jest odświeżona, tam jest zmieniona fizyka, potwory właśnie się inaczej zachowują. To też byłem zaskoczony tym, że to nie jest tylko tekstury podniesione, tylko tak jest, oni dokładnie całkiem tam przemodelowali scenki i w ogóle Scenki są po prostu na nowo zrobione tak jakby, nie? Znaczy one nie są z trzeciej osoby już, czyli kamera nie opuszcza twojej postaci, tak, tylko jest wszystko z twoich oczu. Ale jest takie fajne, dynamiczne. No. Ale niektóre cutsceny są przemodelowane w ogóle takie, że inaczej one się rozgrywają trochę. Znaczy tam wiadomo, że mniej więcej o to samo chodzi, ale są albo trochę skrócone, żeby były bardziej dynamiczne, a nie ma takich przestojów. Tam wcześniej było tak, że kamera na przykład przylatywała, gdzieś się zatrzymywała, dopiero ktoś tam ruszał, bo taki był skrypt, dochodził do miejsca, robił zwrot i wiesz, czekałeś na niego, aż on przyjdzie, tutaj już tego nie ma. Więc to mnie to bardzo zachęciło, ten Metro Redux. Od tego Metro się odbiłem, Metro 2033 odbiłem się przez takie głupie sterowanie i strzelanie. No dokładnie, ja tak te samo. Recenzje, które teraz to recenzują, ten odświeżoną wersję, mówią, że jeżeli jesteś taką właśnie osobą, która się odbiła przez to powinieneś to kupić. No. Będę je spróbować, bo oni to wszystko naprawili, także no... Dokładnie, może dokładnie. Kiedyś to będzie gdzieś taniej, albo może rzucą na jakiś tam plus albo coś, to wtedy to obejrzę. No. Spróbuję jeszcze raz do tego wrócić. Ja zobaczę prawdopodobnie ten, będę mógł to pożyczyć od Macia, więc sprawdzę, czy to mi się spodoba. Ale The Last of Us, no niestety jest mi przykro. Wiem, to jest dobra gra, ale za wcześnie wyszedł ten remaster niestety. No. Wiem w jakim celu on wyszedł, wiem dla kogo, ale to jednak wciąż jest za krótki okres. To znaczy, żeby nie było, granie w 60 klatkach z ładną, poprawioną grafiką to naprawdę cieszy oko, bo ta gra jest prześliczna. I to tylko nic ta gra nie ma do stoi tego. Fabułą, tak, a tak, nie, tak. Wiesz, wszystko jeszcze pamiętam zbyt dobrze, żebym chciał jeszcze raz to, wiesz, to poznawać i jeszcze teraz to grać. To prawda. Tyle po prostu. Tak to właśnie wygląda. No i tak naprawdę tyle o tym The Last of Usie. A wy w coś graliście, czy tak nic? Ja ściągnęłem wczoraj testowo ten Warframe, żeby porównać. O yes. Która wyszła teraz na Xboxa, którą wcześniej grałem na PlayStation 4, jak to wyszło. I powiem ci, że trochę się zmieniło. Znaczy, pamiętam jak ściągnąłem to na PlayStation 4, to po odpaleniu gra cię rzucała w ogóle tak, wiesz, masz, nie? Szukaj w menu, co masz robić i w ogóle nie powiemy ci, o co chodzi w tej grze, tylko sobie, wiesz, lataj z ludźmi i strzelaj. I to było takie, wiesz, co ja robię, nie? Po co strzelam, po co biegnę w ogóle z jednego punktu na drugi? Teraz oni wsadzili jakiś taki tutorial, scenki, wiesz, które tłumaczą mniej więcej po co, dlaczego, tych
tutorialowych misji takich dla solo, powiedzmy, które przechodzisz, tam są chyba dwie czy trzy, także one cię uczą, wiesz, wszystkiego tam, wiesz, strzelania, czym się robi i tak dalej, wiesz, co wcisnąć i tak dalej, więc to w tym sensie widać, że pracują i naprawiają, żeby to było jakieś bardziej przystępne dla nowego gracza. Ale w dalszym ciągu ta gra jest tak słaba, tak zbagowana i tak ma kiepskie sterowanie, wiesz, to wszystko jest takie twarde, normalnie takie, wiesz, betonowe. To ciężko się w ogóle strzela, czy lata, czy biega, bo strzelanie jest fatalne. To samo takie to bieganie, ten parkour, raz działa, raz nie, raz się, wiesz, gdzieś tam wdrapiesz, a raz się odbijesz całkiem w inną stronę. Dalej bardzo średnia gra. Rozumiem ten pomysł na grę. To jest gra o grindowaniu, czyli latasz cały czas te same misje i wiesz, i surowce zbierasz, żeby mieć lepszą broń, żeby grindować, wiesz, na mocniejszych misjach i tak dalej, ale nie podoba mi się wykonanie, jest po prostu przeciętne. No, pewnie dlatego jest za darmo. No. Znaczy, jest za darmo, właśnie, ta gra jest za darmo, bo ta gra jest po prostu tak wyładowana mikrotransakcjami, że to się w pale nie mieści. Widziałem, nie. To masz, zbierasz tą taką walutę swoją, za którą nie jesteś w stanie kupić nic w tej grze. Nic nie kupisz. Kupisz jakieś schematy na broń, gdzie potrzebujesz surowce do zrobienia jakiejś nowej broni, a surowce to już jest albo niesamowity grind, albo po prostu musisz kupić za prawdziwą gotówkę. No wszystko jest za prawdziwą gotówkę. Cokolwiek byś nie wszedł w jakiś, cokolwiek, jakiś sklep czy coś, wszystko jest za tym takie platinium, które musisz kupić za cash. Jest najgorszy chyba mikrotransakcja, jaki w życiu widziałem w grze. To są właśnie w tym Warframe'ie. A ty grałeś wersję na PS4 wcześniej? Grałem, czy, grał, czy jesteś, grał, czy, grałem. Czy jesteś w stanie stwierdzić, czy to się czymś różni? No to jest tym, co mówiłem ci. Różni się, że jest, powiedzmy, bardziej przystępna, jak zaczynasz grać. Aha. Oni ci mówią, jak grać, o co chodzi w ogóle w samej grze, po co latasz tam i z powrotem i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że uprościli trochę menu też wybierania misji, bo to wcześniej było tak skomplikowane, że nie wiedziałeś, na jakiej planecie odpalasz, z kim, czy sam, czy nie. I więc to takie rzeczy ponaprawiali. Ale reszta, ten cały gameplay, to grindowanie, to jest dokładnie to samo, co było wcześniej. Nic się nie zmieniło. A, statek mamy swój, czyli ten taki hub. Bo wcześniej to było wszystko odpalane z menu, jeżeli dobrze pamiętam, a teraz mamy taki swój statek, powiedzmy, jak w Mass Effectie, gdzie tam możemy różne rzeczy klikać, jakieś kupować, robić broń, upgrade'ować rzeczy, wybierać misje. To jest w jednym miejscu tak teraz uproszczone. I tyle. Niestety. Nie, jakoś nie specjalnie widzę się, żebym chciał w to, wiesz, latać i grindować misje, więc chciałem tylko spróbować zobaczyć, jak się zmieniło to od czasów I PlayStation 4. Kopnęło go prądem i poszedł sobie. Kopnęło prądem i poszedłem sobie, no. No trudno. Tyle właściwie. Diablo 3 zjadło mi ostatnie 3 tygodnie życia całkowicie, więc. Jezus Maria, PKB spadł tam co 3% co najmniej. Że co? PKB? PKB pewnie o 3% poleciało co najmniej. Jasne, jasne. Spoko. Tak to już jest. A tutaj Destiny się zbliża, więc... No właśnie, ja będę musiał sobie chyba jakichś nowych kolegów poszukać na następny miesiąc, bo wszyscy moi znajomi, czy to na PS3, czy na Xboxie będą grali w Destiny, ja nie mam ja zamiaru. Ja nie będę grał. Ja nie mam zamiaru, więc muszę coś... Tarta golał tytuł w Destiny. Muszę to jakoś to... Co, ja coś nie muszę gram, wymyślić. Polewam. A musisz kupić Destiny po prostu. Nie, nic z tych rzeczy. Następną grą, którą kupię, będzie FIFA, o ile będzie oczywiście miała tryb 2 na nie 2 będzie. Ze znajomymi. Więc jak nie będzie miała, to nie ma mowy w ogóle, żebym kupował nie dla będzie. Singla. Ale kupię sobie PES-a, jak mi się demo spodoba. No okej. Okay. Za to. Czyli nie kupisz, bo ci się nie spodoba. Ale to już tak. A jak nie spodoba mi się, to Lordsy następne będą. Panie, a tu jeszcze, co tutaj jest jeszcze? Forza Horizon, ale to cię nie interesuje. Nie, no, ale Forza... Middle Earth cię ten... Dragon Age 2, Alien Isolation, Evil Within, ale Assassin's poczekaj, Creed, kiedy? 2. Ale kiedy? W październiku. W październiku. Mówimy o wrześniu, panie. We wrześniu... We wrześniu? We wrześniu interesują mnie dwie gry. No, oprócz FIFA, wiadomo, Vanishing of Ethan Carter to kupuję, co by tam się nie działo, już postanowiłem. Nie ma na konsolach, nie istnieje. Ale poza tym jeszcze mnie interesuje Wasteland 2, który ma 19 września, jak dobrze pamiętam, premierę. Mnie też, to by ale mnie tak... interesowało, gdyby na Maca wychodziło. No właśnie. Olali ten temat. No. A to jest coś, to jest taki gatunek gier, który ja bardzo lubię i chyba,
chyba w to zagram. No, a potem Drive Club, to co, Alien Isolation prawdopodobnie zobaczę. No i Lordsy. A poza tym już nic. Do Dragon Age'a i Far Cry'a to pewnie nic. Ale ten, nie powiedziałeś mi, ten Middle Earth kupujesz, czy nie? Czy też nie, raczej nie. Chyba, że rzeczywiście się okaże jakimś fajnym tytułem. Tylko, że ta gra będzie za 100 zł w grudniu, czy tam w styczniu. Ja ją po prostu kupię w styczniu, jak już wszyscy ją sprzedadzą. Obiecujesz, pokrywasz różnicę? Tak, jak zwykle. Znowu. Jak zwykle. A potem... Mike Mazon, wiesz. Już. A potem w lutym jest taki zastrzyk, że możemy się posikać z wrażenia. Trudno. Także w lutym wychodzą dwie gry, które mnie interesują w sumie i to takie duże. Taki zastrzyk gier, że się można posikać całe dwie dla Mike. No ale to jest Wiedźmin. Gdzie kolekcjonerka 400 mnie będzie kosztowała, będzie trzeba w końcu ją zapłacić. Właśnie, cholera, ja też mam zamówione. No, no i Dying Light, nie? Także. A no tak. Dying Light mi się coraz jeszcze bardziej podoba. Jeszcze może Hellraid. No nie wiem, kiedy ten Hellraid ma tam być. Zobaczymy. Na pewno nie w lutym nie będzie. To jeszcze nie wiem, kiedy to. No teraz ten Early Access ma wystartować chyba w październiku, tak? Czy w listopadzie to miało być? Jakoś na jesień. Zobaczymy. No dobra, to tyle jeśli chodzi o gry. Jeszcze taki mały kącik społecznościowy na koniec zrobimy. No dobra, jedziemy. Mieliśmy wrócić do Konrada na chwilę jeszcze, bo Konrad bardzo długiego maila nam wysłał jakiś czas temu. Tam on w ogóle nam dziękował bardzo, że świetną zabawę godzinami mu dostarczamy i tak dalej i że dzięki nam, ale uwaga teraz, dzięki nam kupił, i teraz się trzymajcie, PS3. What? Chyba na złość nam. I Vitę. O Boże. Wszystko, czego nigdy nie polecaliśmy, wybrał, tak? Tak. PS3 bym jeszcze zniósł, no ale Vitę. Bardzo dziękuję nam za to, że uratowaliśmy jego zdrowie psychiczne, że Tower Bridge kojarzy mu się z klapą od kibla. I jeszcze dziękuję nam, że może nami terroryzować swoją dziewczynę. Nie wiem, cokolwiek to oznacza. No. Jak nie ugotujesz, to przyjdzie tartak? Coś tym... Tak, pewnie tak. Tartakiem dzieci będą. Tu jest jeszcze ważne, że za każdym... Nie dzieci, tylko kobiety. Kobiety. Za każdym razem, jak Konrad dochodzi do wniosku, że jest za stary na granie i chce to rzucić w ogóle w kąt, to zarażamy go swoim hobby na nowo. Bo to jest taka grupa wsparcia. My już wszyscy jesteśmy za starzy, ale sami sobie udowadniamy, że jeszcze nie. Ale to jest jeszcze nic. To całe PS3 i Vita to jest w ogóle mały pikuś, bo przez nas Konrad zaczął zbierać pucharki. O, Jesus. I łapie się na tym, że gra w hity pokroju Frogger Returns. Yep. Więc tak, na tym to polega. Sorry. Na tym ta choroba, tym się ta choroba objawia właśnie. No. Także to jest... Powodzenia. Nawet nie wiesz, w jakie bagno wdepnąłeś. No. Ale miał też parę pytań do nas. Między innymi do mnie. A to nie, no to nie wal, to tak. Odpowiadaj. Nie no, czy on się chciał tylko upewnić, czy rzeczywiście, czy jestem pewny, że majonez grudziącki jest lepszy od kieleckiego? Tak, jest. Nie jest. Majonez winiary jest najlepszy. No, jest winiary, dlatego... Ale majonez kielecki jest porównywalny z grudziąckim jak najbardziej. Tak. Może nie jeden do jednego, ale... Na to się mogę zgodzić. Nie jeden do jednego, ale jak najbardziej. Są równie słabe w obliczu tego, że nie jest winiar. No. Konrad się jeszcze mnie pytał, czy próbowałem podchodzić do Demon's Souls po tym, jak przeszedłem Dark Souls, bo większość ludzi tak twierdzi, że Dark Soulsy są łatwiejsze i tak dalej, ale ja już nie próbuję Demon's Souls, bo nie mam na czym, a poza tym jakoś tak, no ja mam tak, że jak już nie zagram w jakąś grę, to raczej do niej nie wracam więcej. Znaczy w Demon's grałem jak najbardziej, tylko nie skończyłem jej. Ja miałem tak samo, nie skończyłem. Niektóre gry po prostu skipuję już na zawsze. Tak jak Dragon Age 2, tak jak jakieś tam Saints Row'sy, albo stare Just Cause, to poprzednie. No, to tak to wygląda. Ale pamiętam, gdzie skończyłem w Demon's Souls'ach. Pamiętam dokładnie, gdzie ten. Zaraz za tym, za
Fire Lurkerem, tak? Tak się nazywał ten koleś taki skaczący? Tak, do niego jeszcze kilka też dni, doszedł. Kilka dni go robiłem. Pamiętam, że jak go w końcu pokonałem, to już byłem tak opadłem z sił, że wyłączyłem, to już to był właśnie jakoś wtedy odleciałem. Okej. Okay. Ale jest też, Kubar, pytanie do ciebie. U. Bo Konrad ma medycznie stwierdzone dwie lewe ręce. No okej. W związku z czym... Czuki ma po prawej stronie, no? Tak, w związku z czym mówi, że mu szydełkowanie trochę sprawia problem. Okay. Ale ma takie poważne pytanie do ciebie. Jak nam wszystkim, no. Stary, ja miałem szóstkę na ZPC z szydełkowania, więc... Chciał zapytać, jak dużą różnicę robi arcade stick i jak zręcznym trzeba być, żeby wykorzystać moc arcade sticka, czy trzeba go, czy można go też w innych grach używać, czy raczej tylko w bijatykach. Ty dużo na arcade sticka grałeś, tak się wypowiedz. Ja też nie jestem jakimś wymiataczem w bijatyki, żeby nie było, że jestem. Oprócz ale... tego, że mam dwie lewe ręce, to mam jeszcze dwie lewe nogi. Nogi, tak, i dwie lewe gałki oczne. I ten, i... Ale faktycznie arcade stick pomaga bardzo w bijatykach. Dużo prościej wychodzą te wszystkie takie te półkółka, ćwierćkółka. To wszystko jest dużo prostsze do zrobienia. Nawet na najlepszym tam D-padzie czy kontrolerze nie jest tak prosto jak na właśnie na arcade sticku. Z tym, że nie da się grać w nic innego na arcade stickiem niż... Tak samo jak na gitarze jak się nie da grać wiesz, kierownicą, w inne rzeczy. Kierownicą w Quake'a. No, tak samo arcade stick to już trzeba jednak lubić grać w bijatyki i to jest po prostu wydatek, który wiesz, że będzie, wiesz, ci się przyda. Tak trzeba to planować. No tak, bo raczej arcade sticki nie mają tego problemu, że są niekompatybilne, co? Czy jest też taki problem na konsolach? Z czym nie są kompatybilne? Znaczy... Że jedna gra obsługuje tego arcade sticka, a druga nie, nie coś w wszystko tym stylu. Działa, no, działa, no tak, właśnie. Okay. No. No bo z kierownicami na przykład jest odwieczny problem, prawda? Tak, to się zgadza, no. Ale arcade sticki działają z tym, że ja mam na przykład arcade sticka tego z Mortala i on ma jednak inny trochę układ przycisków niż jest na przykład do Street Fightera. Czyli tak, nie jest taki klasyczny, tak? Nie jest taki klasyczny, czyli nie są te dwie takie dwa rzędy po trzy, tylko on jest tak na X-a rozstrzelony. A, okej. No, i więc to jedynie ten jest problem, nie, jeżeli chodzi o arcade sticki. Lepiej jest kupić takiego uniwersalnego, który ma dwa rzędy i wtedy po prostu w każdej grze ci się będzie, raczej więcej gier będzie obsługiwał niż ten do Mortala. Ja się przyzwyczaiłem po prostu. No. Okej. Okay. No spoko. Dla Tartaka nie było jakiegoś pytania od Konrada specyficznego. Sorry, przyzwyczaiłem się. No. Nie no, on zauważył, że lubisz gry RPG i miał tylko takie pytanie, czy grałeś kiedyś w Might and Magic, no ale to... Nie, nigdy pytanie. Nigdy nie grałeś? A w ogóle w świecie Might and Magic coś ten? Heroes of Might and Magic. A no to nie, ale w Heroes of grałeś, okej. Okay. W żadnego Might and Magic nie grałeś? Nie, w żadnego Might and Magic. Oh my god. No. Znaczy nie, bo on tutaj konkretnie pisze i pyta o serię Might and Magic, czyli... Nie. Niestety. Okay. Uwielbiam tą starą serię Might and Magic. No dobra. No to... To było wszystkie pytania. Tak? Nie, no to było jedno, to było wszystko od tego. Nie dość, że dostałem jedno pytanie, to jeszcze zawiodłem, no. Dlatego nie dostajesz, nie? Dlatego się cieszę, że jak nic nie przychodzi, bo nie musisz później... Idę się powiesić na pasku od spodu. No. Ostatnio ouch, ten... Tusun. Ostatnio jeszcze Sialala na forum ten mnie zjechał za Zeldę. Ja bym tutaj się mówiłem chciał... ci, że zostawiam cię fanom. No wiem, no dlatego tutaj muszę nawiązać do tego komentarza, bo ja się oczywiście zgadzam z tym, że nie powiedziałem wszystkiego o tej Zeldzie, tylko tak nie... Bo ja wtedy miałem, wiesz, zacząć tą dyskusję na temat tej Zeldy, dlaczego to, wiesz, wspaniała gra jest, czy po prostu zostawić cię fanom. Czyli zostawiłeś kolegę na pożarcie. No tak i, jest. I zostałem zjedzony przez Sialale. No trudno, bywa. Będę no musiał z tym żyć. Zdarza się najlepszym. No zdarza się najlepszym, to prawda. Tam popełniłeś jeden błąd przy tej Zeldzie. Po prostu zacząłeś dziwnie mówić, że jedne rzeczy ci się podobają, a drugie, że są totalnie gówniane i wiesz... Bo i... są. Zamiast przyznać się, to nie jest gra dla mnie, nie? Nie podoba mi się. To, ale... to próbowałeś się tam, wiesz, coś ratować, coś ten, a w końcu ugrzęzłeś w gównie i cię zjedli. Już nie wyszedłem z niego. Nie no wyszedłeś trudno. Z nim, no. Bywa, nic na to. To są ruchome piaski, wiesz, jak się to bardzo rzucasz w tym, to jest gorzej, wiesz. Tak jest. No. Dostaliśmy też prezent od Marka, dziękujemy bardzo.
będzie wykorzystany w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Sun. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o komentarze, które wyłowiłem, takie ciekawsze. Słyszeliście? Reszta była do bani. Komentarze. Właśnie też miałem to samo sobie. Nie wpieprzajcie mnie znowu na minę. Mike nie potrafi, Mike nie potrafi w PR. Dopiero co wylazłem z tego... Z tej Zeldy. Wyszedłem z tej Zeldy, się umyłem. Już nawet nie śmierdzę, a teraz jeszcze mnie obrzucą z drugiej Mike strony. Mike nie potrafi w PR. Przychodzą maile, jest dużo maili takich właśnie, że dziękuję ktoś, że jedzie w duże trasy, czy ma dużą łąkę do skoszenia i że słuchanie i tak dalej. Przychodzą mi penisy... Przychodzą Biedronki, hejty, przychodzą biedronki, tak, zdjęcia. Mamy jednego mega fana, który ten pisze różne dziwne rzeczy, które raz nas przerażają, a drugi raz. Tak, z częstotliwością trzech dziennie maili. No. Ale też je czytamy. Zdrawiam i jesteśmy przerażeni każdym, jak przychodzi, więc tyle. I mało pytań przychodzi, dlatego Mike wybrał to, co było i... No, właśnie. Mało pytań. I tyle. Ale Mike, ty jeszcze byłeś na filmie, na którym mówiłeś, że może pójdziesz, a może nie. Tak, poszedłem na Guardians of Galaxy, of the Galaxy. Ile razy? Czekaj, ja się muszę czegoś przytrzymać teraz. Coś mocno przytrzymać. No. No raz byłem. Raz byłem. I mi się całkiem podobał ten film, muszę tak powiedzieć. Znaczy, nie, może inaczej. Nie, to nie jest koniec, bo zaraz będzie ale. Dlatego ja się trzymam, bo będzie ale. No. Za mało klatek było. Nie byłem zażenowany tym filmem i to mi się, to już wystarczyło, że naprawdę on był taki, on się nie silił na jakiś super poważny i taki pompatyczny, tylko tam było, to co miało być śmieszne, było śmieszne i przez to on mi się podobał. Okay. Mi też się podobało, że po prostu poszli w zupełnie inny ton. Tak, właśnie. Wiesz, ratowanie galaktyki. Dokładnie, dokładnie. Pompatyczny ton. Oczywiście. I to ja tego nie jestem w stanie przetrawić mimo największych chęci, a tutaj, wiesz, mam tą scenę, gdzie oni tam siedzą wszyscy w tym więzieniu i ten zaczyna opowiadać, że musimy się dostać do skrzynki, nie? Tam ten mały kudłaty, jak on tam się nazywał, Rocket zaczyna mówić, że musimy się dostać do tej skrzynki, a ten Groot tam z tyłu zaczynają ściągać właśnie, nie? No i to takie, no, masa takich właśnie scen. A numer z nogą? No numer z nogą, tak, oczywiście. No to... Numer z nogą jest rewelacyjny. A propos Rocketa, znaczy ostatnio, jak była ta fala ludzi chodzących do tego filmu do kina, w wiadomościach ostrzegali, że dzieci przynoszą do domu właśnie te szopy, które grzebią, wiesz, po śmieciach. Okay. Jest ostrzeżenie, bo po prostu dzieci przychodzą z szopami, wiesz, do domu albo wpuszczają, bo wiesz co, pilnować. U nas tak się nie spotyka takich tych... Ja w życiu szopa nie widziałem. No szopa ja tutaj chodzą za to grzebią. Pod sam dom co wieczór wata hadzików mi przychodzi, także to się jakoś wyrównuje. Wataha jeży przychodzi do tartaka codziennie. Gazują na tych, na czoperach i odjeżdżają po 10 minutach. Z jeżem to bym sobie poradził, panie, ale to jest wataha jeży. Ale jak zobaczysz dzika, to ci się nogi miękkie robią, wiesz mi. Nie widziałeś pewnie nigdzie w Watachy jeży, więc... Ale z jednego jestem dumny. Jak się skończył film, to siedziałem w kinie, bo wiedziałem, co będzie dalej, a połowa ludzi wyszła jak debile. Ja tak patrzę na nich, mówię, ale kretyni, polezli. Pokazywałeś im ten L na czole? Tak. Nie, no wiesz, jeszcze było ciemno, nie, bo jeszcze wszystkich świateł nie zapalili. Poszły napisy, połowa ludzi wyszła, a te napisy długo lecą, nie? I tak wiesz, lecą. No i tak następne osoby zaczynają wychodzić, mówią, a to już pewnie nic nie będzie, nie? Też nie mieli świadomości. A ja taki dumny siedziałem, mówię, jest, mówię, będę widział, wyczekałem. Losers. Bo prawdę mówiąc, nie wiedziałem, co jest po napisach, bo nie widziałem tego wcześniej. Uh-huh. Gdzieś tam w internecie nigdzie do mnie to nie dotarło, ale wiedziałem, że coś jest po napisach i tak siedziałem. Jak to Marvela. No. Ale byłem też dumny z siebie, że Stana Lee rozpoznałem w jednej scenie, więc nie było aż tak najgorzej. Zaraz się okaże, czy faktycznie, w której? W której? Tam, gdzie on stoi i rozmawia. Tak. No.
Chyba z dziewczyną rozmawiał, jak dobrze Tak, pamiętam. Rocket robi skan, szuka łupów, Tak, tak, tak. szuka nagród i trafia na stan. Takie bardzo mi się to co mi się tak rzuciło w oczy, to nie wiem, czy to były takie inspiracje, czy to tak miało być, ale miałem wrażenie, że niektóre rzeczy były jak żywcem z Mass Effecta wyciągnięte, a już w ogóle ta jedna postać, nie pamiętam jak się nazywała, te takie duże oczy miała, ta kobieca. Ona wyglądała jak Azari, rasa z Mass Effecta. Główna bohaterka, czy... Gamora, ta zielona? Nie właśnie ta zielona, ta druga, ta przeciwniczka. Nebula, ta jest siostra. Chyba Nebula, właśnie nie pamiętam jak ona się nazywała. No ale no, do Azari tylko jedna była podobna, więc to chyba ciężko je pomylić. No dobra, tak, ona była niebieska. Nebula, tak. No. Ja powiem wam, że im dłużej wspominam, im częściej chodzę na ten film do kina, to coraz bardziej Draxa doceniam. A bo on fajny też był. Taki... To jest bardzo fajna postać. No. Jest bardzo dobrze zagrana, czego się po Batiście nie spodziewałem. Chociaż on się rozwija. On był śmieszny, nie wiem czy widzieliście Riddicka ostatniego. Nie, ja Riddicka nie oglądałem nigdy. Tam też był śmieszny, ale on ma takie żarty, nie że on opowiada żart, tylko jego żart polega na tym właśnie na czasie, na wyczuciu czasu, nie? Mhm. To mu zadziwiająco dobrze wychodzi. Byłem pozytywnie zaskoczony. No. No, ale teraz to jest... nie jest tylko 3 lata czekasz na następną część. Poza tym... Albo Inhumans jak nakręcą. To będzie tak. Też fajna część. Więc teraz już wszystko będą kręcić. Jak tych wszystkich jakichś Kapitanów Ameryk i Hulków innych nie trawiłem za bardzo, to jak najbardziej. Podobało mi się. Absolutnie odjechane. No, także. Jak ktoś ma tak jak ja, czyli z tą popkulturą trochę na bakier jest, to powinno mu się też spodobać. To jest najwyższa rekomendacja. Jak nie lubisz totalnie popkultury, a już w kosmosie i w ogóle to... Mike poleca. Tak. To jest najlepsza rekomendacja, jaką może grać. Tak jest. Dać ci filmowi na podstawie komiksu. Lepiej no. Już nie będzie. Lepiej nie będzie, już teraz łapcie okazję, póki gorąca. Nie wiem, czy to jeszcze leci w kinach, czy już wyszło? Tak jeszcze są. Tu jeszcze leci. Pojedyncze seanse jeszcze są. No. To chyba tyle będzie, co? Forum Ogatki. Ales? Plus? Tak by to wyglądało. No chyba, że coś jeszcze macie. Pełen pęcherz. Pełen pęcherz. W takim razie formogatka haszyk 109 dobiega końca. 110 pewnie będzie za 2 tygodnie. Raczej planowo, chyba że znowu ktoś postanowi wiercić. Teraz już za 1,5. No za 1,5, no niech będzie. Z góry przepraszamy za dzisiejsze wiercenie, które gdzieś tam w tle prawdopodobnie będzie słychać, ale sąsiad postanowił nie wiercić od soboty aż do dziś i dzisiaj zaczął znowu. Także... On ma taką zielone światełko przy suficie, które tam on air. Jak mu się włącza, jak ty jesteś na tym, to on wyciąga udarówkę. Ja podejrzewam, że on siedzi albo na forum, albo na fejsie u nas i wszystko widzi. Także sorry, ale następnym razem mu nie powiemy, kiedy będzie podcast. Nagramy z nienacka, dobrze. No to do usłyszenia w takim razie. Pa. Pa, pa. Które asasyna? Tak. Coś na tej iPadowej aplikacji się zbywało. Na iPadzie jest. Co za. Carringtony. Ale wiesz, no teraz będziesz jechał. Ja bym zostawił tylko World of Warcraft ten w grach. Dobra, kurwa, wyjebie razem z tą aplikacją zaraz to wszystko. Niech chuj trafi. Gówno pierdolone. Jeszcze raz włączę. Co kliknę, to się wyjebiesz. No i usunąłeś wszystko. Właśnie gdzie wszystko? Wszystko zniknęło. Jak wszystko?
pozdrawiam. No, usunąłeś. Kononowicz, kurwa, wszystko wyjebał. Już nikt nie coś ma. Się wypierdoliło, nie mogę... Coś ta apka chyba nie trybi. A nie możesz jak normalny Polak na PC-cie sobie tego odpalić? Nie, bo nie jestem na swoim PC-cie. Jak normalny Polak na PC-cie. Nie jestem, to jest to! Nie jestem to na jest swoim to. PC-cie. Czekajcie, przyniosę sobie Maca. Nie ma jak mordy. Diablo już było, Last of Us już było, World of Warcraft kurwa nie był na okładce. To jest to jedziesz. Ja chcę być undeadem, a Kubar będzie pandarynem. Pandarynem. To czekaj, aż ktoś się wypróbuje w tym. Ściągałem to gówno 3 dni, ten mi teraz powie, że obrazka nie będzie robił. Jeszcze mi się, do dzisiaj mi się nie ściągnęło optymalno. Zacząłem w to grać, to mi się filmik uruchomił i filmik leciał 10 sekund, potem się 10 sekund doładowywał, bo doczytywał z internetu i tak wiesz, po 10 sekund cały filmik leciał, chyba z 3 minuty. Gdzie tam było?